Cześć, z tej strony Gra w Zero, vlog literacki. W dzisiejszym odcinku będzie zgodnie z zapowiedzią podcast, a jeżeli będzie podcast, to będą też zaproszeni goście w trochę mniejszym gronie niż ostatnio, ponieważ Mateusz nam tutaj zrezygnował, stwierdził, że na temat polskiej fantastyki nie chce mówić. Więc będzie z nami Szymon z Radia Anatema i Ignacy z Fandomowych Katolików i porozmawiamy sobie trochę o fandomie, porozmawiamy sobie trochę o tym, czy polska fantastyka jest dziaderska, co to oznacza i co z tego wynika. Jeszcze tak, zanim zaczniemy, żeby was zachęcić do posłuchania naszego podcastu do końca, to stwierdziłem, że zorganizuję konkurs i konkurs będzie z nagrodą. Stwierdziłem, że jestem w stanie zasponsorować nawet bon na zakup e-booków w pewnej księgarni internetowej, a jakby ktoś nie chciał e-booków, to możemy nawet pomyśleć o jakiejś księgarni klasycznych książek. Na końcu będzie pytanie, więc do was też prośba, przypomnijcie mi, jakbym zapomniał go zadać, że mam zadać pytanie konkursowe i jeszcze raz powiedzieć o konkursie. I będzie konkurs na koniec. Dobrze, a teraz już powoli przechodząc do naszego tematu, to tak, o co chodzi z tym dziaderstwem? To znaczy pewnie ci, którzy fantastykę czytają, to doskonale wiedzą, o co chodzi, ale ponieważ jest u mnie sporo osób spoza fandomu, to może im się jeszcze nie rzuciło w uszy czy też w oczy, co tak naprawdę się wydarzyło było. Więc krótko. Otóż pewna pani Katarzyna Babis, wielki ciputek, napisała artykuł w Krytyce Politycznej oraz rozpoczęła nagrywanie serii filmów na temat kondycji pewnych pisarzy tworzących fantastykę w Polsce, pisarzy dość popularnych, pisarzy, którzy sprzedają całkiem sporo swoich książek, którzy mają coś do powiedzenia, którzy są rozpoznawalni, oskarżając ich o dziaderstwo. Kim jest pani Babis? Tu kilka słów wyjaśnienia. Szerszemu gronu odbiorców stała się chyba taka bardziej rozpoznawalna jako rysowniczka. No to już parę ładnych lat temu. Mam takie wrażenie, że tak mniej więcej zaczynała razem z inną rysowniczką, Iloną, która w internecie jako kobieta ślimak swego czasu bardzo popularnego bloga prowadziła, takiego satyrycznego. I o Ilonie ostatnio coś nie słychać, a o pani Babis jak najbardziej. Przy okazji też robiła, czy też może robi nadal karierę polityczną w partii Razem. Tutaj ja nie jestem od polityki, więc szczerze mówiąc nie wiem, jak to się w tym momencie rozwija. I właśnie, i nagrała kilka filmów, napisała artykuł oskarżając sporą część pisarzy, no może przesadzam, że sporą część, ale kilku tych pisarzy o dziaderstwo. Więc pierwsze pytanie do was, moi drodzy, co to właściwie jest to dziaderstwo? Gdybyście wy mieli to zdefiniować, nie wiem, Ignacy może, bo ja szczerze mówiąc znam kilka definicji, ale jakoś ciężko mi to wszystko połączyć sobie w jedno. Cóż, najpierw ad vocem do twojego wstępu. Wydaje mi się nawet, jeżeli ktoś nie jest na bieżąco z fantastyką, to mógł o sprawie usłyszeć, bo parę, może nie najgłośniejszych, ale tak, dosyć poczytnych w internecie portali, to, że tak powiem, dyskusję wszczętą przez panią Babis relacjonuje, czy to Spidersweb, czy to tak, Ościelnik. Dokładnie. A co do dziaderskości, to broń Boże, nie jestem socjologiem, ale wydaje mi się, że w takim ujęciu socjologicznym to jest próba przełożenia na język polski angielskiego terminu boomer, z tym, że jak wiemy, struktura społeczna mieszkańców Polski, nasza historia na tyle się różnią od Stanów Zjednoczonych, że trudno tutaj było używać tego angielskiego określenia w odniesieniu do naszych 60-latków. Mhm. Dlatego też wykuto termin polski, mam wrażenie też obejmujący trochę szersze grono, bo się
większość tych pisarzy, o których wspomina pani Babis, to ludzie, którzy swoją młodość przeżywali w latach 80., czyli dekadę później niż ci, a nawet dwie dekady, no bo wiadomo, ci angielscy baby boys to też pierwsi hipisi. Czyli miałoby to związek z pewnym, no nie wiem, zacofaniem. Aczkolwiek no, dziwi mnie to trochę, zarzut właśnie z perspektywy pani Babis, no bo to mi pachnie takim ageizmem, tak? Czyli no, rozumiem, że chodzi tutaj chyba też o atak na jakieś konkretne poglądy, tak? Czy sposób postrzegania świata. Aczkolwiek łączenie tego z wiekiem, no jakoś tak mi się średnio klei. Nie wiem, Szymonie, co ty o tym myślisz? Znaczy, wydaje mi się, że w całej tej układance, bo oczywiście terminy pokoleniowe są konceptem amerykańskim i tam jest to wszystko bardzo ładnie ukute. Natomiast polscy pisarze, jak teraz sobie patrzę teraz na rozpiskę, no to oczywiście gros tych, o których będziemy tu mówić, no może przesadzam trochę, bo według obiektywnego źródła wiedzy, czyli Wikipedia, to pokolenie X w Polsce no, zaczyna się później niż w USA, czyli gdzieś tam 76-85, a tych wcześniej, dekadę wcześniejszych określa się mianem pokolenia przełomu. Mhm. Pewnie mniej w perspektywie amerykańskiej to jest zakres pokolenia X, oba te naraz wzięte, bo u nich te pokolenia są mniej więcej po 20 lat trwają. Tak, ja jestem wczesnym milenialcem, jestem już po 85, natomiast więc w tym znaczeniu większość tych pisarzy będzie pokoleniem X. O, to tak jak ja. No właśnie, nie wszyscy oczywiście, bo jak teraz sobie zerknąłem, no choćby Andrzej Ziemiański, od którego zaczęło się to wszystko, jeszcze się łapi jak najbardziej na boomera. Jest urodzony w roku 60. Mhm. Więc natomiast oczywiście z uwagi na fakt, że struktura społeczna i historia przebiegła zupełnie inaczej, że zupełnie inny wpływ miała wojna na Polskę, zupełnie inny, no to też te pokolenia trzeba wykrajać troszeczkę inaczej. Natomiast te pokolenia w którymś momencie, szczególnie boomer, zaczęło się oczywiście w Stanach Zjednoczonych, bo wszystkie te trendy teraz w dyskursie na początku głównie ze strony lewicy, ale teraz w tej chwili prawica przejmuje właśnie trendy z amerykańskiej strefy memetycznej, z całego tego alt-rightu i tak dalej. No więc boomer był terminem znienawidzonym i przez memetyczną lewicę, i przez memetyczną prawicę, bo oznaczał tych wszystkich centro nie wiadomo jakich starszych ludzi, którzy zupełnie nie rozumieją, o co chodzi, i dla lewicy są strasznymi konserwatystami, a dla młodej prawicy to w ogóle są liberałowie, którzy zniszczyli cywilizację i tradycyjną religię, więc ten boomer stał się obelgą, później przyszedł w formie prostej do języka, akurat został przez lewicę w Polsce dokooptowany głównie, czyli oni wyzywali od boomerów różnych przeciwników ideowych, nas przynajmniej lewica memowa, nazwijmy to tak, no nie dostało nigdy takiego bardzo szerokiego poklasku, no a później zaczęto próbować kuć różne neologizmy. Jest ten dziaders. Ja myślę, że z dziadersem jest tak, że w tym sformułowaniu, ono jest relatywnie nowe, jeszcze rzekłbym, nie ma do końca uformowanego znaczenia. Tak to jest z tymi terminami, że... Przepraszam, wejdę ci w słowo. Warto zwrócić uwagę na to, że termin dziaders został niejako... Może nie wypromowany, ale przedstawiony jako alternatywa przez komisję konkursu na młodzieżowe słowo roku w odniesieniu do słowa Jurka, które miało być takie nacechowanym pejoratywnie i obraźliwym, a słowo dziadek miało być właśnie tym słowem, które mimo określenia pewnej grupy społecznej nie ma nacechowania czysto negatywnego. A, no, zdecydowanie w ogóle. Ale ostatecznie dziaders chyba się nie znalazł, jeśli dobrze pamiętam, w werdykcie, czy znalazł się w tym? Nie, z tego co wiem, nie dostał dość głosów. W tym roku, myślę, w tym roku mógłby także dzięki pani Babis możliwie się tam dostać, ale w zeszłym roku to jeszcze było tak, że dopiero Julka została promowana i tak. Do tych dziadów, dziadersów to dopiero miało dojść. Ja myślę, że to jest jeszcze jedna rzecz. Oprócz oczywiście tego, że dziad to starsze pokolenie, więc ten ekwiwalent boomera jako kogoś starszego, no więc powiedzmy tutaj z perspektywy młodej lewicy niewątpliwie nawet nie wiem, ledwo 50-letni Rafał Ziemkiewicz, nie mniej chyba niż 50-letni w ogóle, co ja gadam. Przepraszam bardzo panie Rafale, ale
A nie, rzeczywiście. No to też, Rafał Zienkiewicz jest troszeczkę starszy niż pamiętałem. Więc myślę, że dlatego ten termin dziader stał się dla młodych ludzi z Lewicy dobrym określeniem dla bardzo ogólnym na to starsze pokolenie, które w końcu nie jest pokoleniem jakichś strasznych emerytów, bo łapią się tu przecież ludzie niespełna 50-letni, jak Andrzej Pilipiuk, albo ledwo po 50. Myślę nawet, że prędzej niż prawdziwi emeryci, no bo oni nie załapali się na to, żeby być tak powszechnie aktywni w mediach, w mediach społecznościowych przede wszystkim, co też na pewno wpływa na całą tą dynamikę sytuacji, że spora część tych panów, o których tutaj mówi się jako dziadersi, jest aktywna jakoś tam medialnie, nie tylko literacko. Okay. Więc jest jeszcze jeden aspekt tutaj po prostu, no bo ten termin dziaders jest też ukuty i myślę wzięty. Więc tak, kiedy on jest, bo zaczęło się od tego, że te filmiki mają, ta seria się nazywa Dziady, nie tyle Dziadersi, no i tu oczywiście ten termin dziaders ma ten nacechowanie takiego neologizmu właśnie, że pokolenie i tak dalej, natomiast termin dziad, no to można oczywiście odnosić do tego, że tutaj większość tych osób jest sporo starsza od Kici Putkę, natomiast oczywiście można też go odnosić po prostu do jako określenie pewnej jakości, prawda? No bo termin, że coś jest dziadowskie i tak dalej, tak, funkcjonuje też jak najbardziej jakościowo, więc no, pod tym kątem można uznać, że jest to nawet jakoś tam sprytne, na bardzo niewymagającym poziomie, ale... Okej, z tym, że tak, pierwsza sprawa jest taka, że artykuł na Krytyce Politycznej akurat był Dziadersi polskiej fantastyki, tak, filmy... Są dziady. Zmieniono troszeczkę właśnie, żeby na taki rys pokoleniowy. Zresztą w tym artykule bardziej niż w filmach, no bo w filmach wspomina tam, że jest jakiś prawicowy skrzyń i tak dalej, a tutaj troszeczkę bardziej pisze w tym artykule, jeśli to już pamiętam, o takich aspektach, że był cały taki okres, kiedy było duża przewaga tych ludzi, więc na niego pewną grupę wyróżniającą się. Stąd myślę, ta zmiana z dziada na dziadersa, zresztą, żeby była bardzo świeżo, otworzyłem sobie teraz, więc artykuł nie ma w adresie swojego tytułu na Krytyce Politycznej, tylko ma tagi jako adres, co jest dość dziwne, bo te tagi się teoretycznie mogą potwierdzać, znaczy mogą się powtarzać. W każdym razie adres jest taki, że tam Krytyka Polityczna, / Kultura, / Polska Fantastyka, Prawica, Mizoginia, Neoliberalizm, Dziaderstwo. Tak, więc jest to dziaderstwo, no dziaderstwo zamiast dziadostwa, tak? Żeby było bardziej trendy, bo dziader, boomer, rymuje się wszystko ładnie. Dobra, to ja podkreślę, poczekaj, przerwę ci, podkreślę jeszcze jedną rzecz, bo tutaj nie tylko do Kici Putka będziemy się odnosić, bo jeszcze pojawił się artykuł na takim blogu dość popularnym Piknik na skraju głupoty, Gender w zonie, czyli kilka słów o prawicowej fantastyce i tutaj już autor, odnosząc się do tego, że no ponieważ pani Babis nagrała co nagrała, napisała co napisała, ja się też do tego przygotowywałem kiedyś tam, więc napiszę wam co ja o tym myślę i on pisze już konkretnie, cytuję, o prawicowym ultradzbaństwie. To akurat w kontekście Hel 3 Grzędowicza, ale to się przewija przez cały jego tekst, że on dziaderstwo jednak utożsamia z poglądami prawicowymi. Wydaje mi się, znaczy Kici Putek teoretycznie też to podkreśla, ale chyba nie jeszcze, przynajmniej jak do tej pory nie aż tak silnie. I w kilku przypadkach to zaczyna wyglądać dość dziwnie, bo no tutaj już przechodząc do konkretnych pisarzy, nikt jeszcze mi nie udowodnił, jakie, albo nie wykazał, jakie są naprawdę poglądy pana Ziemiańskiego. Dobra, ale nie przerywając i oddając wam głos, to jak to jest z tym kojarzeniem dziaderstwa z prawicowością, Szymonie, bo tobie przerwałem to może ty kontynuuj, bo to jest też dla mnie trochę dziwne, biorąc pod uwagę, no tak jak mówiliśmy, jaki wiek ma polski dziaders, to tak poglądy prawicowe tutaj, nie wiem, szczerze mówiąc. No, to jest dość ciekawe zagadnienie. Po części wynika ono z tego, że narracja tutaj stosowana zarówno przez Piknik, jak i przez Kici Putka jest trochę
takim korwinizmem arebos, czyli jak w retoryce Korwina tylko ci, którzy spełniają wąskie wymagania, szczególnie ekonomiczne u niego, ale nie tylko poglądowe, to jest prawica, a wszystko cała reszta to są źli socjaliści, czyli lewica. Tak samo tutaj jakby ci wszyscy, którzy nie spełniają wymogów i norm lewicy, tej nowej, prawda, młodej lewicy, dość otwarcie, takiej radykalnie socjaldemokratycznej i lądują na pozycjach prawicowych, nawet jeśli jest to prawicowość niezwykle naciągana, w związku z czym wszystko od faszystów, nacjonalistów i tak dalej, po libertarian, ale także po takich umiarkowanych centrolipków, jak nie wiem, jakiś tam Platforma Obywatelska, czy nawet Szymon Hołownia, stają się po prostu prawicą. Więc to jest jeden aspekt tego, który na pewno wpływa na to, że są oni gotowi kilka różnych, moim zdaniem, zjawisk wpychać do jednego worka. Z drugiej strony te zjawiska są troszeczkę połączone i pod tym względem określenie dziaders jest może nie dość trafne z pewnej perspektywy, jeśli i o formę wybraną, prawda? Niekoniecznie mówię o tego dziada, ale o formę, która ma sugerować pewne pokolenie, że rzeczywiście większość tych autorów, którzy są tutaj opisani jako ci dziadowie, nie wszyscy, ale jednak zdecydowana większość. Ja jeszcze zerknę, więc jeszcze jeden, o którym nie mam pojęcia, jak jest. Nie, też jest w tym przedziale, więc spokojnie. Więc oni praktycznie wszyscy, Jacek Dukaj będzie z nich najmłodszy, ale on też jest tam, no powiedzmy sobie, że on to podpisywał i coś tam chyba tylko dlatego, że czasami pije z tymi ludźmi, no bo jest jakby zupełnie trochę innej bajki. Do Dukaja przejdziemy. Do Dukaja przejdziemy dalej, tak. Więc Ja mam pewien pomysł na to, jakby można z Dukaja zrobić faszystę, prawicowca, dzbana, dersa, ale to do tego jeszcze dojdziemy, bo przyznam szczerze, że Dukaj mnie najbardziej ciekawi w tym zestawieniu. Ja jestem ciekaw, czy coś zrobią z nim. Czekuję na film pani Babis z niecierpliwością, jak się weźmie za Dukaja, naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo mocno, bo z drugiej strony też nie wiem, czy jest sens podpowiadać jej, w jakim kierunku może iść, ale też ciekawi mnie to, czy pójdzie w tym, o którym ja myślę. Ale dobrze, to zobaczymy. Może pominiemy Dukaja, a może do niego jeszcze przejdziemy. Dobra, to do Ignacego jeszcze. Słuchaj, jeśli mógłbym jeszcze jedną rzecz tylko zwrócić uwagę. Okay, więc okay. To, że te różne elementy, o których później jeszcze będę wspominał, dlaczego one są jednak nie są jakby spójnym zestawem, jakby tutaj często występują razem, no to jest właśnie wytłumaczenie pokoleniowe do tego w miarę pasuje. Bo rzeczywiście tutaj jest ten przekrój, powiedzmy, od młodego, ledwie 46-letniego Pilipiuka po 60-letniego Ziemiańskiego, więc większość tych pisarzy, o których mowa, dzieli 15 lat. No to jest to takie pokolenie. To są ludzie, którzy byli w wieku młodym albo wczesno dojrzałym w momencie, kiedy kończył się PRL. Spora część z nich ma tam jakąś mniej lub bardziej antyPRL-owską przeszłość. I wchodzili w tą nową Polskę w lat 90. i właśnie w latach 90. zaczynali tworzyć, no i gdzieś tam blisko roku 2000 to nabrało takiego rozpędu fest i pozwoliło też na sukces Fabryki Słów. I to jest moim zdaniem pasujące wytłumaczenie, dlaczego też pewne elementy będą się powtarzać, a że są tu inne niesprawiedliwe uproszczenia, to dalej do tego przejdziemy. Dobra, to jeszcze Ignacy, jeśli chcesz się tutaj w tym temacie połączenia dziaderstwa i prawicowości, cokolwiek by to nie miało oznaczać, jeśli chcesz się w tym temacie wypowiedzieć, to bardzo, bardzo proszę. Dobrze, to tak wydaje mi się, że kolega Szymon ten temat już wyłożył dosyć obszernie, ale w takim wielkim skrócie, podsumowując jego wypowiedź, to mam wrażenie, że tutaj faktycznie wychodzi takie pokoleniowe przeświadczenie, że ludzie od nas, starsi, może nawet nie są bardzo, że jak to się mówi, konserwatywni obyczajowo, ale wiadomo, lata 90. to jest ta niezachwiana wiara w wolny rynek, chociażby. I to ma być jednym z wyznaczników tej prawicowości autorów. No tak, to rzeczywiście przynajmniej przy Pilipiuku chyba się dość mocno jest akcentowane. Dobra, to może przejdźmy już do tych konkretnych, czyli tych trzech najpierw pisarzy, którzy się pojawili, byli w filmikach.
na YouTubie i tutaj jako człowiek łapiący się jeszcze na Dziadersa, na końcówkę w zasadzie już, ale chyba się jeszcze na tego Dziadersa tak łapię, to z mojej tej wiekowej perspektywy opowiem taką anegdotkę, której, no nie wiem, wy być może jeszcze nie słyszeliście, kiedy pan Leroy, jeszcze wtedy nie poseł i jeszcze wtedy nawet pewnie nie myślący o tym, że kiedykolwiek posłem zostanie, trafił swego czasu do radiostacji, nazwa z popularnego wtedy radia, no i chyba się spodziewał tego, że będzie z nim jakaś normalna rozmowa prowadzona. Problem polegał na tym, że dzwonili fani hip-hopu, no i mówiąc eufemistycznie, wymyślali Leroyowi, na czym świat stoi. Mówiąc brutalnie, po prostu go zbluzgali. I na samym końcu tego spotkania zadzwonił ktoś, kto bardzo grzecznie mówi, bo ja bym chciał panu Leroyowi zadać pytanie, więc wreszcie zadowolony prowadzący mówi, dobrze, bardzo prosimy. A pan, który dzwoni, mówi, Leroy, ja mam do ciebie jedno pytanie, czemu ty się kojarzysz z hip-hopem w Polsce? Więc parafrazując, to powiedzcie mi, czemu Andrzej Ziemiański kojarzy się z prawicowością w Polsce, bo ja nie jestem w stanie do tego dojść, ani czytając jego felietony w science fiction, ani czytając jego powieści, ani czytając jego opowiadania. I tutaj Piknik na skraju głupoty zauważył, że no na dobrą sprawę to on nie wie, czy Ziemiański jest prawicowy, ale chyba jest. Jak wy to widzicie? Bo przyznam szczerze, że tego to ja nie jestem w stanie pojąć. To może Ignacy. Dobrze, wydaje mi się, że tutaj są dwie sprawy. Jedna, obie się właściwie przewijają przez twórczość Ziemiańskiego. I obie są... Ta prawicowość jest projektowana na podstawie prostych skojarzeń. I z pewnych stereotypów. Po pierwsze, postacie kobiece w prozie pana Andrzeja Ziemiańskiego. Pod względem budowy czysto psychologicznej trudno się nie zgodzić z tym, że głębią nie grzeszą. I są nieraz przedstawiane w sytuacjach mniej lub bardziej erotycznych, by nie rzec pornograficznych. Jak wiadomo... Czyli przedmiotowe traktowanie kobiet jest równoznaczne z prawicowością zgodnie z niektórymi wyobrażeniami. Dla mnie to jest bardzo dyskusyjna teza, ale jest ona lansowana zarówno przez jeszcze, media jeszcze... mniej czy bardziej lewicowe, mniej czy bardziej liberalne. Znaczy wiesz, bo dla mnie problemem jest co, że po takich aferach głośnych, o których pani Babis na pewno wie, jak na przykład Dymek versus Dymińska, jak na przykład Rudnicki Gate, jak na przykład słynna afera z molestowaniem w jednym bodajże z warszawskich skłotów, no przypisywanie mizoginii i jakiegoś, nie wiem, przedmiotowego traktowania kobiet prawicy, no to jest albo naiwnością, albo po prostu, no nie wiem, zakłamywaniem rzeczywistości. W przypadku pani Babis nie wiem, jak by to mogło być, natomiast w przypadku Pikniku, no to raczej bym go o naiwność nie posądzał. Więc tam zresztą on się powołuje głównie poza Achają na to opowiadanie Wypasacz. Ja je czytałem tutaj tytułem sprostowania. Nie, ono nie zostało napisane w 2013 roku do zbioru z Teslą w tytule, tylko 7 lat wcześniej, w 2005 roku, do zbioru Trupy Polskie, do zbioru kryminałów. I biorąc pod uwagę, jak wyglądało na tle pozostałych tych opowiadań, to mam wrażenie, że zostało napisane jako żart. Zgadza się, oczywiście był to żart na poziomie pijanego wujka na weselu, ale chodziło chyba o to, żeby napisać coś absurdalnego i no jak sobie to może Ziemiański wyobrażał, zabawnego na tle tych poważnych kryminałów, które gdzieś tam w tym zbiorze wylądowały. Wyszło to jak wyszło. Natomiast wrócę jeszcze do tych felietonów z science fiction, bo tam się Ziemiański deklarował, oczywiście od tego czasu mogło się coś zmienić, no bo to 20 lat prawie, że minęło, deklarował się jako ateista, po części też antyklerykał, miałem takie wrażenie,
No i zdecydowany scjentysta. W zasadzie nie powiem, że no nie da się tego połączyć z prawicowością, ale jest to ciężkie do zrobienia. Faktem jest to, że piknik na skraju głupoty wytyka mu jeszcze... Właśnie chciałem wspomnieć, tak. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Tak jak mówiłem, jest jeszcze drugi aspekt twórczości pana Andrzeja Ziemiańskiego, który może się kojarzyć z poglądami prawicowymi. Powiem teraz po sanacyjnemu, jest to wizja Polski mocarstwowej, która pojawia się czy to w jego opowiadaniach science fiction, chociażby ze zbioru Zapach Szkła, czy to w tym najnowszym cyklu, znaczy jednym z nowszych, bo to jest tam druga połowa minionej dekady, Pomnik cesarzowej Achaii, w której w alternatywnym świecie jest alternatywna druga Rzeczypospolita, która trzęsie alternatywną Europą jako państwo. Tylko powiedzmy sobie szczerze, taki twór jak Lewica Patriotyczna istnieje i ma się całkiem dobrze i myślę, że im Polska Mocarstwowa no chyba niespecjalnie by przeszkadzała. Więc ja bym raczej widział Ziemiańskiego gdzieś tutaj w obozie politycznym, jeśli mam być szczery, niż po prawej stronie. Nie wiem, Szymonie, może ty się teraz wypowiedz, jak ty to widzisz. Więc powiem tak, no tutaj Piknik odwołuje się do tego, prawda, że cytując go, że to przecież prawica i konserwatyści mają przeważnie bardzo wysoko rozwinięty zmysł. Lepiej od kobiet wiem, czego mogą chcieć kobiety. No już samo to jest generalnie takim mocnym utożsamianiem prawicowości z nieogarnięciem społecznym, mam wrażenie, czy jakimś takim niezrozumieniem innych ludzi, co już samo w sobie jest dość mocno naciąganą tezą. Dwa, no tak jak wspomniałeś, Igor, że też moim zdaniem poglądy Ziemiańskiego raczej nie sugerowały jakiegoś konserwatyzmu. Jeśli już bym powiedział, to poziom rozpusty w Achaii i bardzo luźnego traktowania tych zjawisk seksualnych, to bardziej mi się kojarzy z jakimś, nie wiem, tym pokoleniem hipisowskim, gdzie tam odpalane były takie rzeczy, że dzisiejsi, prawda, lewicowcy po prostu osiwieli. Gdyby poczytali o tym, co w komunach lewicy lat 60. i 70. się wprawiało. Tak. I przerwę ci jeszcze na chwilę, bo pamiętam też bardzo dobrze dość długi felieton Ziemiańskiego o tym, to tytuł nawet był taki, jak to drzewiej na konwentach bywało. On pewne rzeczy przemilcza, ale no średnio mi to pod prawicowość pasuje. No, nawet pod porno prawicę. Tak, nie, no, szczególnie, że Ziemiański też gra takim wizerunkiem macho, widać to w zdjęciach, które są publikowane we wewnętrznych stronach jego książek, gdzie pojawia się obok półnagich modelek. No to ta słynna sesja zdjęciowa, tak, która też... Tknęła na początku i rzeczywiście te zdjęcia wypadają dość groteskowo. Tak, tak. Więc wydaje mi się, że no to jest dość solidne nieporozumienie. Myślę, że kwestia maczyzmu i kwestia no tej kultury, powiedzmy, a kwestia konserwatyzmu są dwie różne kwestie. I wpychanie tego wszystkiego w worek prawica, no ma tyle sensu, co wpychanie wszystkiego w worek lewica przez Korwina. I z drugiej strony rzeczywiście to, co mówi, przy czym oczywiście no narracja cała Achaii jest generalnie taka w sposób bardzo nieudolny, ale pro kobieta, tak? Że tam kobiety obalają w końcu tych złych mężczyzn i tak dalej. Więc no, próbował. Nie wiem, czy pamiętacie swego czasu, chyba na polskiej fantastyce, albo nie wiem, na innej z grup poświęconych fantastyce, ktoś napisał, że gdyby Achaię streścić w kilku zdaniach, to można by było pomyśleć, że to jest powieść feministyczna. Co więcej, w czasie tych całych gównoburz o te właśnie filmiki na polskiej fantastyce i paru innych grupkach, to pojawiły się też no, kilka kobiet. Jest taki anegdotalny argument, trochę jak z geja przeciwko światu, ale co najmniej kilka kobiet, które właśnie mówiły, że nie, no im właśnie Achaia pasowała, bo te wszystkie kobiety właśnie były takie twarde, gadały, co im przychodziło do głowy. Trzymały się razem. Tak, nie oglądały się na język i tak dalej, tak jak ten powinno, nie żadna tam kultura, więc
Więc jest pewnie jakaś grupa kobiet, prawda, takich feminizujących, dla których taki męski, żołnierski styl bohaterek pasuje właśnie jako to wyzwolenie. I zresztą spotkałem parę takich w prawdziwym życiu, które też no chyba zachowywały się tak, chyba nawet lubiły to podkreślać, że właśnie mają taki bezpośredni język, nieowijanie bawełny i brak jakby no wysokich manier, tak? Tak, tak. A druga rzecz, którą Ignacy bardzo słusznie zauważa, rzeczywiście jest kwestia Polski mocarstwowej. I jest kwestia tego, że jest to kojarzone z prawicą. Jak zresztą sam zwrócił uwagę, przywołując tutaj Sanację i drugą RP, dość mocne naciąganie kojarzone z prawicą, bo mam polska lewica ma też na tradycję niepodległościowo-mocarstwowe. Mhm. Natomiast jest też taka kwestia, że okej, mamy w Polsce, wychodzimy z PRL-u, tak, jesteśmy, nie 5, 10, 15 lat po upadku komuny. No i mamy tę wizję Polski, która nie przegrała z Hitlerem, nie dostała łomotu, nie była pod panowaniem komunistów i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście. I ja tu zadam pytanie, bo teraz na przykład mignęło mi na takiej lewicowej grupce o RPG-ach, która się nazywa, po polsku przetłumaczę, błagam cię, zagraj winne RPG-i w kontekście Dungeons and Dragons, jest ten tytuł oczywiście. Mhm. No to bo ostatnio była taka wzmianka, że zrobiono jakiś RPG przyszłość, której nie było kolonizacji, i tam na okładce są jakieś wysoko zaawansowani cyberpunkowie przedstawieni, to irokezów i tak dalej, tych różnych wszystkich mniejszości. No i oczywiście, powiedzmy sobie tak, Polacy nie dostali takiego łomotu jak irokezi od historii, ale jednak dostali przez ostatnie 300 lat solidny łomot historyczny jako wspólnota. Tak. Więc dla ludzi, którzy się czepiają wizji Polski mocarstwowej teraz, kiedy Polska nadal jest no, w średniej sytuacji, a jeszcze niedawno była w złej sytuacji, i ludzie, którzy się czepiają tego, że są stworzone takie dzieła, należy się tych ludzi zapytać, czy mielibyście, nie wiem, czy powiedzieliście by to samo, gdyby, nie wiem, Navajo, Zulus albo Hindus stworzył takie wizje. No bo to jest takie powiedzenie. Rozumiem, że to może być drażniące, że to często bywa naiwne, no ale jest też odpowiedzią na pewien brak poczucia mocy, sprawczości jako wspólnota. I takie coś myśli dotyczy bardzo dużej ilości, przypuszczam, że podobnie będzie, nie wiem, w fantastyce litewskiej, znaczy wiadomo, będzie jej dużo mniej, bo Litwa ma 30 razy mniej, nie, przesadzam. Ile jest Litwinów? 4 miliony? Mniej, bo połowa wyjechała do Anglii. Tak. Więc przypuszczam, że niedługo... Około 3 milionów. No więc właśnie, 10 razy mniej jest, więc to też się przekłada na twórczość na pewno, i to pewnie nie liniowo, bo to jeszcze dochodzi kwestia, że trudniej utrzymać rynek z małą ilością książek, więc jeszcze mniej się będzie publikować. Chyba, że jest jakaś taka bardzo silna tradycja czytelnicza. Więc spodziewam się, że w tych innych krajach, na Węgrzech, w całym wschodnim bloku generalnie, w Rosji, bo Rosja, chociaż oczywiście utrzymała status imperialny, nawet jeśli pomniejszony, to ma nadal ból o to, ile straciła. Wszędzie tam będzie ten aspekt. No, nie będzie tego aspektu w Ameryce, w amerykańskiej fantastyce, czy w chińskiej fantastyce, no bo to nie są kraje, które żyją tym, co straciły, tak? I tym, jak im ostatnio nie poszło. Tylko raczej, jeśli już, no to oczywiście w Chinach nie będzie tego, bo rząd nie pozwoli, a w Ameryce mogą, no to mogą się bardziej rozkliwać nad własnymi wadami jako ci potężni, tak? No bo są już na tym poziomie, że jesteśmy na tyle zamożni, że czas się zajmie własnymi wadami, tak? No tak w uproszczeniu dużym. To poczekaj, to podam ci przykład z literatury litewskiej, wprawdzie nie z fantastyki, bo z powieści historycznej, ale jest taka litewska pisarka bardzo mocno promowana poza granicami, można powiedzieć, na podobnej trochę zasadzie jak u nas ostatnio Szczepan Twardoch. Ona się nazywa Krystyna Sabaliuskaite i pisze taką sagę rodzinną pod tytułem Silvereru. To są 4 tomy, u nas się teraz ma dopiero 3 pojawić, i tam w pierwszym tomie, bo to jest okres upadku już Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale w pierwszym tomie jest taka kapitalna teoria spiskowa,
o tym, jak to Janusz Radziwiłł chciał stworzyć wielką, superpotężną protestancką Litwę, no ale oczywiście spisek wstrętnych papistów i Polaków mu w tym przeszkodził, a on chciał taki właśnie taką nowoczesną, wielką, mocarstwową Litwę stworzyć. Więc tak, nawet tutaj, nawet w powieści historycznej, gdzieś to przetrwało, więc podejrzewam, że w fantastyce może też być bardzo, bardzo podobnie. Dobra, przepraszam już za to, że przerwałem. Więc to na pewno wpływa na to odczytywanie Ziemiańskiego. Natomiast w sumie chętnie bym popatrzył, no bo o ile z pisarzy kojarzonych bardziej z lewą stroną, chociaż też pewnie jakby się pani Babis postarała, to i by Sapkowskiego dopisała do Dziadersów, no to u niego z kolei jest jednak ten element ojkofobiczny i tak dalej. I pomijając fakt skąd i dlaczego, no to jednak to będzie raczej odwrotnie. Będzie obalanie tych mitów. Możliwe, że też w kontrze do tego, że się pojawiły, tak? No to jest taka troszeczkę ping-pong, tak? No tworzymy tę wizję Polski mocarstwowej, której może czytelnicy mają dość, młodzi pisarze stwierdzą, nie no, trzeba to wszystko po prostu w kosmos, bo przecież to jakieś, jest tego już za dużo. A jak jest czegoś już jest za dużo, to się już zaczyna przejadać, być odczytywane jako głupie i naiwne, no i następuje kolejna wolta. Ale wiesz, czy w Narrenturm, w ogóle w trylogii husyckiej, ta Polska Jagiełły, której wprawdzie jest bardzo niewiele, ale z drugiej strony, no ona tam jednak jest chyba mimo wszystko odrobinę mocarstwowa, no bo rządzi, rozdaje karty, miesza się do polityki światowej, mimo że rzeczywiście jest gdzieś na uboczu, poza tą... Ale... To jest trochę inna zasada, pomijając fakt, że oczywiście, że to jest trochę inna epoka też na rentu niż Wiedźmin, gdzie takie, powiedzmy, najbardziej tak czasami przychodziły takie metafory, czy to właśnie z Żydami, bankierami, krasnoludami, prawda, i tak dalej, jeśli chodzi ogólną kulturę, powiedzmy, konserwatywną, europejską nawet, nie tylko polską. No i oczywiście o Piroga, tak? No bo Pirog to jest osobny problem, o którym to jeszcze było osobne wideo nagrywać. Dokładnie. W każdym razie, jeśli idzie o tą kwestię, jeśli idzie o mocarstwowość, no to tak, no to będzie sprzyjało wrażenie. To jest, gdybym sobie spojrzał na tych różnych twórców, gdybym sobie spojrzał na Zajdle, to mam dziwne wrażenie, że dałoby się znaleźć takich, którzy jakby no... też o to się ocierają, a nie są raczej kojarzeni za bardzo z prawicą. Ale to jest moje założenie w tej chwili wzięte mocno intuicyjnie. Możliwe, że się mylę, choćby dlatego, że pewne, powiedzmy, społeczne właśnie przesunięcia spowodowały, że jest jednak odwrotnie. Każdy nie musi być to na pewno. Nie ma takiego założenia na fundamentalnym poziomie, że ta mocarstwowość, patriotyzm musi być kojarzony, musi jakby łączyć się z konserwatyzmem. Okej, to co, to przechodzimy może już do konkretnych filmików i konkretnych zarzutów, które pani Babis stawia tym pisarzom. To nie wiem, to może od Ignacego zaczniemy. Jak ty to widzisz, na ile to jest twoim zdaniem zasadne i na ile te zarzuty mają jakieś podstawy, a na ile to jest totalnie wydumane i w recenzji nie powinno się pojawić? To znaczy, wydaje mi się, idąc chronologicznie, jeżeli chodzi o Ziemiańskiego, pani Babis odnosi się do stylu literackiego i odnosi się do fabuły, co prawda streszczając książkę, ale z uwagi na faktycznie głupotki fabularne, które się tam pojawiają, jest to jak najbardziej uzasadnione. I tutaj trudno Ziemiańskiego bronić. Ale nie można zapominać o tym, że to są książki, które ukazały się prawie 20 lat temu i wszyscy zainteresowani już parę analiz Achai pewnie czytali. Jeżeli chodzi o Piekarę, to przede wszystkim mam wrażenie, pani Babic zwraca uwagę na seksualność i przedstawienie kobiet w jego opowiadaniach. Fabuły opowiadań streszcza krótkimi zdaniami, co może dla niektórych
wykazuje ich jakość pod względem konstrukcji historii, ale moim zdaniem średnio oddaje ewentualną wartość literacką. Bo bardzo prosta, bo nawet bardzo banalna historia może być napisana pięknym językiem. Tym bardziej. Chociaż oczywiście wiadomo, twórczość Jacka Piekary nie jest w tym obiegu literatury, w którym są arcydzieła, ale też nie nazwałbym jej literaturą brukową. Poczekaj, bo ja ci tutaj na chwilę przerwę, bo zauważ, że te opowiadania to są opowiadania kryminalne. Więc gdyby tak postreszczać, no nie wiem, mistrzów gatunku, no Sherlocka Holmesa nawet, gdyby tak streścić Chandlera, który też gorzej sobie jednak w opowiadaniach radził niż w powieściach, ale mimo wszystko to też wyjdzie nam o jedno, no i co, no przychodzi detektyw, rozmawia z tym, rozwiązuje sprawę, koniec, nudne. No to jest, taka jest idea gatunku, jakim jest opowiadanie kryminalne, więc czepianie się tego, że to jest nudne, bo przyjeżdża Mortimer, przeprowadza śledztwo i wydaje werdykt i rozwiązuje sprawę, no to ja tego zupełnie nie rozumiem, jeśli mam być szczery, takiego zarzutu. No tak, tutaj trudno się nie zgodzić, szczególnie, że tak jak mówisz, wpisuje się to po prostu w konwencję gatunku, a że to fantastyka, no to są kryminały fantasy, są kryminały science fiction właściwie od początku. Tak. Od lat 30. No i też przy okazji Jacka Piekary pani Babis zwraca uwagę na to, że Mortimer moralizuje i ma swoje przemyślenia, albo on, albo inni bohaterowie, albo nawet narrator wtrąca swoje przemyślenia, które są mrugnięciem okiem do współczesnego czytelnika i są krytyką sytuacji zastanej w Polsce, czy to w kontekście służby zdrowia, czy to w kontekście homoseksualizmu. A nawet konkretnych polityków, bo tam jest Palikot przywołany i nie pamiętam... To jest w felietonie, znaczy w artykule Piknika i to się odnosi do innego tekstu. To zaraz ci powiem. Nie, to moment. Jest takie opowiadanie Jacka Piekary w tomie Ja, Inkwizytor, tylko nie pamiętam w którym z tych tomów, i tam jest taki chłopak, który ma pseudonim właśnie Palikot, jeżeli dobrze pamiętam. Znaczy nie, przepraszam, tak na niego wołają Palikot, bo on zabija koty i jest opisany jako młodociany psychopata. Mortimer odjeżdżając radzi temu, bo to jest jakaś karczma, właścicielowi tej karczmy, żeby tego chłopaka gdzieś tam zabił jak najszybciej, bo mówi, że jak on dorośnie, to będzie to samo robił z ludźmi. I opowiadanie kończy się stekiem wyzwisk rzuconym wobec tego bohatera. Palikocie, ty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest taki tekst na 100%. Jest też, pojawiają się też bracia Kaczyńscy, nie z nazwiska, ale pojawia się długi pasus Mortimera o bliźniakach, że wszystko, co od bliźniaków pochodzi, to jest lepsze, bo podwójne to lepsze. No tak mniej więcej taki sens jest tego. Więc to wiem, że chyba właśnie ani Babis, ani Piknik się do tego tekstu o Palikocie nie odnieśli, bo masz rację, że on pisał o czymś innym, ale to pamiętam ja, że to było już takie... Myślę, że powód może być prosty. Mianowicie Piekara popadł troszeczkę w syndrom George'a R.R. Martina, tylko niestety nie po napisaniu, nie wiem, czterech solidnych powieści, tylko po napisaniu kilku opowiadań. W każdym razie, nie mogąc zakończyć historii Mortimera Maderlina, zaczął produkować masowo prequele. Tak. A zarówno Czarna Śmierć, czyli finał, jak i prequel Ostateczny Rzeźnik z Nazaretu się nie ukazają. Może dla literatury polskiej lepiej, no ale w każdym razie ewidentnie widać takie coś, że nabija te prequele, a do rozwiązania jakiegoś tam głównego metaplotu jest daleko. Więc jest możliwe, że zarówno pan Piknik, jak i pani Babiś po prostu nie dotarli do tego Palikota. Ona przeczytała cztery tomy. Ja też przeczytałem tylko cztery tomy Inkwizytora i się poddałem.
W sensie jak zobaczyłem, że kolejny jest prequel, to stwierdziłem szanie to. Więc nie było jeszcze ewidentnie takich stawek na poziomie dołowców dusz. Piekara nie miał jeszcze Twittera i się bardziej kojarzy z antyklerykalizmem niż z tym, że jest twardym zażartem kaczystą. I tutaj poczekaj. Pozwól, że ci tutaj w tym momencie przerwę, ponieważ pomiędzy tymi, pośród tych prequeli różnych, bo tam jest nie tylko ja Inkwizytor, tam jest jeszcze Płomień i Krzyż i jakieś tam różne tego typu rzeczy, pojawia się w zasadzie powieść, jedno opowiadanie, które jest tak długie, że stanowi powieść i to jest taki wylew antyklerykalizmu, ale to po prostu na tak żenującym poziomie, że na spokojnie w odcinkach mogłyby to fakty i mity, kiedy jeszcze istniały, drukować, nie byłoby po prostu żadnego problemu, wręcz przeciwnie, myślę, że sprzedaż książek Piekary by mocno podskoczyła, bo to jest historia klasztoru żeńskiego, który okazuje się w finale zakamuflowanym domem publicznym. Więc to też mi tak bardzo średnio współgra z prawicowością. Znaczy ja rozumiem, że Piekara był przynajmniej do ostatnich może kilku miesięcy, do tej Piątki dla Zwierząt chyba bardzo propisowy. Teraz już chyba nie jest, nie wiem jak to tam dokładnie u niego wygląda, ale zdaje się, że się odżegnywał. Ale no to też powiedzmy taki rodzaj antyklerykalizmu średnio mi się z tą prawicowością tutaj klei. Tym bardziej, że nie wiem, czy kojarzycie, była taka jest może nadal taka efemeryda jak Racja Polskiej Lewicy. Zapamiętajcie nazwę, Racja Polskiej Lewicy. To była partia antyklerykalna, czy też jest może jeszcze nadal, która swego czasu wypuściła tekst będący taką pochwałą no, rasizmu, ale na poziomie biologicznym już. To nawet już nie było jakieś tam uderzenie, bo to chodziło głównie o Żydów, w jakąś tam, no nie wiem, kulturę, czy jakieś teorie spiskowe. Nie, pojechali po prostu najbardziej żenującym, najbardziej odrażającym rodzajem chyba rasizmu, jaki może być, powołując się tam na jakieś badania, że o innym wyglądzie, innym układzie mózgu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Partia, która nazywa się Racja Polskiej Lewicy, przy okazji antyklerykalna, tak? To tylko taka dygresja co do tych środowisk antyklerykalnych, do których uważam, że opowiadanie o Mortimerze by bardzo, bardzo, bardzo pasowały. Więc zaznaczam też to, że ten podział tutaj na lewicowość, prawicowość i to, jak się rozkłada rasizm, mizoginia i tym podobne sprawy, no to jest nie do chyba takiego prostego rozwikłania, jak się to pani Babis, a zwłaszcza Piknikowi na Skraju Głupoty wydaje. Dobra, powiem wam jeszcze tak, jeżeli chodzi, jak już jestem przy głosie, jeżeli chodzi o Piekarę, to co mnie też zaskoczyło, to narzekanie na mroczny i przebrutalizowany świat, że ludzie tego nie chcą czytać, bo wolą czytać o rzeczach miłych, ładnych i przyjemnych, czyli Słowianie, my lubimy sielanki. To podnosił też pan Maj, jeśli pamiętacie w tym swoim filmie. No, nieodmiennie mam wrażenie, że jednak tak nie jest. Że jednak ludzie lubią czytać o takich rzeczach. Już bardzo mnie to zaskoczyło, jak to pani Babis stanęła w obronie średniowiecza, że wcale aż tak źle w tym średniowieczu nie było, jak pisze Piekara, ale cały czas umyka jedna bardzo istotna rzecz, że w tej koncepcji świata Piekary nie ma chrześcijaństwa takiego, jakie jest w naszej rzeczywistości. Nie wiem, czy Babis być może się do tego odniosła, jeżeli dobrze pamiętam, że tam ona chyba jakoś jednym zdaniem się do tego odnosi, ale nie pociągnęła tego tematu dalej, a to chyba jest najistotniejsze. Dlaczego ten świat Piekary wygląda, jak wygląda? Przynajmniej ja miałem takie wrażenie. Ignacy, nie wiem, co ty o tym myślisz. Znaczy, ja takie wrażenie już miałem przy samej lekturze Piekary, która u mnie była w epizodzie jeszcze szkolnym, gimnazjalnym. Być może to wynika z poglądów, być może to wynika z przekonań, ale nawet osoby nastawione krytycznie i negatywnie do Kościoła katolickiego jako instytucji, do chrześcijaństwa jako religii, wydają mi się w pewien sposób
śmieszne, jeżeli całkowicie odrzucają wpływ chrześcijaństwa na kulturę i sposób organizacji społecznej Europy. Tym bardziej, że zobacz, że to nie jest świat, w którym nie ma w ogóle chrześcijaństwa, tylko świat, w którym pojawia się chrześcijaństwo no takie wykrzywione i to bardzo, 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 bardzo mocno, tak? I jest to chrześcijaństwo pogańskie, po prostu. Jest taka słynna anegdota, że kiedy wódz frankijski Chlodwik przed przyjmowaniem Chrztu Świętego miał odbywać nauki o to, w tym całym chrześcijaństwie chodzi, to gdy usłyszał o ukrzyżowaniu, to powiedział, gdybym wtedy był ja z moimi Frankami, to nie doszłoby do tego. Rzeczywiście. Rzeczywiście. Myślałem, że to powiedział Ryszard Petru. Dobrze, a Szymonie, to ty może na temat filmu o piekarze jeszcze jakbyś mógł. Bo wydaje mi się, że co do tych zarzutów, co do filmu w ogóle Ziemiańskiego, to my się chyba zgadzamy, że one są zasadne. Trudno mi, że tak powiem, przy Ziemiańskim czegoś bronić. No, może przyczepiłbym się jednej małej rzeczy, no bo to jest też taka kwestia, że tam Babi się przyczepiła na samym początku. Tego całego nieszczęsnego sikania i powiedziała, że panie Andrzeju, ja nie będę pana kingshamować, po czym od razu go skingshamowała, więc aha. Tak się nie robi pani Katarzyno. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jakkolwiek oczywiście jest tego rzeczywiście za dużo i tak dalej, no to myślę, że nie jest do końca uczciwe przypisywanie od razu temu znaczenia fetyszu seksualnego, bo po prostu po pierwsze, jak człowiek pisze, mam takie wrażenie po lekturze wielu pisarzy, to często wielu pisarzy, zwłaszcza tych słabszych, no to ma takie tendencje, że powtarzają się te same powiedzonka, te same przekleństwa, tak? że różne postacie mówią bardzo podobnym stylem i tak dalej. Tutaj przepraszam, wtrącę ci coś, bo ja piszę akurat bardzo dużo, ale nie fabuły. I jest rzeczywiście coś takiego, że jeśli wymyślisz sobie jakieś bardzo, no przynajmniej ja tak mam, więc mogę tu argument anegdotyczny podać. Jeżeli wymyślisz sobie coś, co ci się bardzo spodoba, ale w sensie takim, no nie wiem, pomysł na akapit, pomysł na sformułowanie czy coś, to się później okazuje, że na przykład zaczynasz tego nadużywać. To jest, wydaje mi się, do obronienia u Ziemiańskiego, że to akurat tak było, że gdzieś tam sobie to wymyślił i później mu to siedziało w głowie. No, nawet. Jest jeszcze jedna rzecz. To będzie meta do Ziemiańskiego i do Piekary razem, bo Pilipiłka ona już nie dotyczy. Pilipiłka jest czymś innym. Mhm. Może dlatego, że jest młodszy. Mianowicie, i w sumie mogę zwalić tu trochę winę na Wiedźmina, w sensie, że Wiedźmin jest przyczyną, mimo że Wiedźmin nie do końca jest taki, ale taki był jego odbiór wśród społeczeństwa, wśród młodego fandomu, no, że jest taki edgy, wiesz, mroczny, ponury świat, niejednoznacznej moralności, seks pięknych kobiet, walki z potworami i tak dalej. No i jak uczy Karol Marx, każda historia powtarza się jako farsa, prawda? No tak. Więc raz, że oczywiście no, Wiedźmin jest dużo bardziej, no nie wiem, liryczny i tak dalej, ładnie napisany w stosunku do tego wszystkiego, ale jednak wpisał się w ten i wpisał się w tą fazę, jakby zaraz po upadku PRL-u to był też kolejny element, no że zaczęła być troszeczkę taka moda, ten grindar, tak na tą mroczną, no mogę powiedzieć męską, ale to wykracza poza taką mroczną, trochę ponurą, cyniczną tą. No i po ale prostu... wcześniej, to już wiesz co, nawet ten nienacki nieszczęsny ze swoim Jadago. Ale mówię o tej fantastyki, bo w kontekście no to, nienacki, no tak, raz trafiła mi w ręce dorosła pomyśl nienackiego, nigdy więcej, ale... Ale poczekaj, ale to jak najbardziej można by było podciągnąć moim zdaniem pod fantazję, ale to jest temat na inny odcinek, okej. Okay. Ale to jeżeli nienacki ci nie odpowiada, no to przecież Felix Kress ze swoim prawem sępów, to są lata 80., zdaje się chyba 88 rok, no przebijał... Czyli on jest mniej więcej, prawo sępów jest 91 rok, Kress jest ciut młodszy od... 91, tak? Tak. Kress jest ciut młodszy od Sapkowskiego, ale zgadzam się, no bo Kress to też jednak jest pisarz, no... uznawany dość powszechnie za nieco wyższej jakości.
Więc Kres, Sapkowski oczywiście z nieco innych pozycji i z lepszym piórem, ale tak, nie mówię, że to był tylko Sapkowski. Natomiast później okay. w kolejnym pokoleniu jakby się to powtórzyło troszeczkę jako farsa, w sensie no te cyniczne, ponure światy stały się raz, że w rękach gorszych rzemieślników, a dwa, że też troszeczkę jeszcze bardziej edgy i tak jeszcze, wiesz, może się trochę też zachłyśnięcie się wolnością, że jest wolna Polska, można pisać, co się chce, stały się takimi światami, gdzie to się już stało trochę nieznośnie. No i tak moim zdaniem jest troszeczkę z Ziemiańskim, że ta Achaja taki właśnie... A na Grimdark był popyt, nadal jest popyt, o czym zresztą świadczy nawet na zachodzie popularność Warhammera 40. W Polsce też te tak. powieści są tłumaczone i się sprzedają. Czyli świata takiego wręcz absurdalnie grimdorkowego, ale to nie znaczy, że tak całkiem komediowego, po prostu no, takiego do przesady aż mrocznego, ponurego, gdzie wszystko jest złe, okrutne i bezlitosne. No i tutaj powiedzmy w jakiejś mierze ta amoralność, ta brutalność świata Ahai czy amoralność Mordimera Madderida się to wpisuje. Są oczywiście z tym inne problemy. No, problem Ziemiańskiego pani Babis dość dobrze opisała i tu się zasadniczo zgadzamy. Natomiast problemy na przykład z Upiekary będzie taki. Mam wrażenie, że to jest też późniejsza rzecz niż te części Inkwizytora, które ja czytałem, ale ponieważ były przytaczane fragmenty, no rzeczywiście, które są jakby żywcem wyjęte z Twittera Piekary. Zakładam, że z późniejszych czasów, kiedy Piekara miał już Twittera, przepraszam, zerknę tylko, żebym czasowo się powiedział tak, no Łowca Dusz, ostatnia powieść, którą przeczytałem, to jest 2006 rok, 14 lat temu. Tak, to było przed Twitterem, więc raczej te momenty, kiedy zaczyna się, wiesz, przeplatać jego własna twórczość z... Bo tak, opowieści o Mordimerze są spisane z pierwszej osoby, tak? Jak piszesz z tej pierwszej osoby i to jest ta narracja twojego bohatera i u Piekary jest to narracja, która trwa już 17 lat. Tak. Z jednego bohatera. Jesteś też aktywnym, prawda, aktywnym publicystą twitterowym, nazwijmy to tak. No to w którymś momencie, wiesz, te twoje cięte bonmoty, mniej lub bardziej, z Twittera zaczną ci przenikać, wiesz, jedna narracja zacznie się mieszać z drugą. Tak. Że jak piszesz tą opowieść, piszesz to opowiadanie, to powiesz, a tu miałem dobry pomysł na taką ten, a to znajdę pomysł, żeby to wstawić. Nie jest to dobre pisanie, nie jest to dobre rzemiosło. No i tak to przeplata się. Znaczy, niewątpliwie sądzę, że w pierwotnym zamyśle tych opowieści, które czytałem 2003-2006, czyli też zapewne tych, które chyba jeden prequel jakiś czytała Kici Putek, no, ale widziałem tam głównie te starsze rzeczy. Więc przypuszczam, że w tych starszych książkach to jednak w głównej mierze plan był taki, że tak, to będzie ten mroczny, amoralny świat tego przesadzonego, przejaskrawionego kościoła, żeby, bo raz Grimdark i chcemy pisać okrutną męską prozę, gdzie nie może być zmiłowania, mhm. nawet totalny brak zmiłowania się zamienia w groteskę. Dwa właśnie, że pojedziemy po kościele, pojedziemy po Niemcach, bo tam przecież to słowo w końcu w Niemczech się dzieje, jakiś fantastyczny i tak dalej. I będzie mrocznie, brutalnie. W sumie to wybór Niemiec na ten kraj inkwizycyjny, no pomijając oczywiście fakt, że to w Niemczech zarówno katolicka, jak i protestancka inkwizycja sobie... protestancka to nie była inkwizycja, no, ale powiedzmy, kiedy była fala na czarownicę, no to najbardziej szło to w Niemczech, no i później protestanckie narody niemieckie to przejęły, kiedy wreszcie Europy już osłabło. I trzymały jeszcze pewnie 200 lat. W każdym razie, no i po prostu z czasem, no to się zmienia trochę w autoparodię, no to jest też kwestią tego, że Piekara powinien skończyć tą książkę co najmniej 10 lat temu, znaczy 10 lat temu powinien skończyć i później ewentualnie sobie robić prequele. A tymczasem, no to jest takie na zasadzie, no muszę, żeby się czegoś utrzymać, muszę pisać kolejne i nic dziwnego, że teraz więcej po prostu jego publicystyki do tego będzie przeciekać. Poza tym, poczekaj, jeszcze ci przerwę, nie wiem, czy wy wiecie, bo pewnie nie wiecie, jeśli nie dotarliście aż tak daleko z Piekarą, że część tych prequeli zaczęła jakby przemycać pewne fragmenty, które mogłyby się pojawić w Rzeźniku z Nazaretu i tam idą takie teksty, takie pomysły na ten świat, powiedzmy, z czasów Jezusa, których by się nie powstydził Dan Brown. Czyli mamy Marię Magdalenę w związku z Jezusem,
spisek apostołów przeciwko Jezusowi. I no serio, nadal mi się to nie łączy, nie klei mi się to z prawicowością, absolutnie. Więc no tym bardziej jest to dziwne. Nie wiem, co ostatecznie piekara zamierza z tym zrobić i dokąd to go prowadzi. Podejrzewam, że on pewnie sam też tego nie wie jeszcze. Ale no mówię, ja dobrnąłem dość daleko w Inkwizytorach. Chyba odpuściłem przy przedostatnim. Już to mnie już stwierdziłem, że mam dosyć, chociaż leży na półce i czeka jeszcze na mnie. Ale te książki, ostatnie trzy, te Przeklęte Krainy Kobiety, to jest ta saga rosyjska, tak? A to do tego jeszcze nie czytałem, tych Przeklętych okay. Krain. Dobra, bo widzę, że jest jakieś trzy po kolei, a wiem, że wydał coś, to się niby dzieje na Rusi, więc... To prawdopodobnie będzie to. Dobra, no to jeszcze, czy coś o piekarze mamy do powiedzenia w tym, co do tego filmu Babic i Zarzutów, bo powiem wam szczerze, że ten film już mi się wydał dość kuriozalny, jeżeli chodzi o zarzuty, bo owszem, można się wielu rzeczy przyczepić do piekary, ale no niekoniecznie chyba do tego, do czego się Babis tutaj czepiała. Tak przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Myślę, że jeszcze warto wspomnieć o konkluzji tego filmu, w którym to czyli Katarzyna wspomina... A propos twórczości Jacka Piekary, w którym to pani Katarzyna tak. Wspomina, że jej koledzy z gimnazjum namiętnie czytali właśnie. Jego prozę, w którym, jak wiemy, kobiety są przedstawiane przedmiotowo jako obiekt pożądania seksualnego albo agresji fizycznej i że z takiej lektury potem wyrastają psychopaci. I to nie wiem, czy zauważyliście, że w filmiku o Piripiuku też się pojawia argument młodzi chłopcy w gimnazjum, czy młodzi chłopcy coś tam w liceum, to czytają takie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No, powiem tak, gdybym ja miał komentować, co czytają dziewczyny w liceum, to też pewnie byłbym oskarżony tutaj o jakiś, nie wiem, szowinizm, więc to szczerze mówiąc, to mi mocno zazgrzytało. Przepraszam, że ci znowu wchodzę w słowo. Tak, mów. Przede wszystkim taki sposób argumentacji bliźniaczo przypomina satanistyczną panikę w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, gdzie gry RPG miały powodować opętania, albo potem w latach 90. widzenie źródła strzelanin szkolnych w graniu w Duma, albo no tak. Inne gry komputerowe. Znaczy dla mnie to jest po prostu seksistowskie. Bo ja rzeczywiście zacząłem piekarę czytać chyba w liceum, no i tutaj jakąś autokrytykę może popełnię, chociaż nie, bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić kogoś, kto się fascynuje Mortimerem jako Mortimerem. I naprawdę ja nie wierzę w to, że pani Babis miała kolegów, którzy się Mortimerem konkretnie fascynowali, bo ja na ten przykład, owszem, wizję inkwizycji świeckiej u piekary, to przyznam szczerze, że mi się całkiem podobała, i nawet chyba na którymś z portali społecznościowych miałem w miniaturce ten złamany krzyż z piekary w dawnych, bardzo dawnych, dobrych czasach. Natomiast jednak zawsze i mi, i moim znajomym, no było to dla nas jasne, że Mortimer jest postacią jednak odrażającą, odrzucającą i z całą pewnością niegodną naśladowania. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek mógł się samym tym bohaterem tak fascynować. Powiem więcej, jeżeli chodzi o polską fantastykę, jednym z bohaterów, który bez wątpienia budzi fascynację, podziw, z którym wielu osób się może nie utożsamia, co postrzega jako takiego swoistego idola właśnie w wieku szkolnym czy wczesnomłodzieńczym, to jest przecież Wiedźmin Geralt Sapkowskiego, no tak. Który co prawda ma swoją miłość, który co prawda tworzy tę rodzinę patchworkową w sadze, no ale jednak on przez większość opowiadań również traktuje kobiety czysto przedmiotowo. No ale to przepraszam, to ja tutaj już autoreklamę zrobię, bo swego czasu opublikowałem artykuł w tygodniku Solidarność o pewnej wizji Wiedźmina obecnej w Gender Studies. To mówię zupełnie serio, że Wiedźmin Geralt, zdaniem pewnego polskiego badacza,
jest chłopcem, czy niedojrzałym mężczyzną zamkniętym, znaczy inaczej, chciałby być kobietą, a w rzeczywistości jest niedojrzałym chłopcem. I tak naprawdę, bo to już wychodzimy w gry komputerowe, tak naprawdę marzy o kastracji. Ta słynna scena z krabem, który wchodzi do wanny bodajże w otwarciu Wiedźmina III, to miałoby być freudowskie marzenie o kastracji Geralta i o zmianie płci. Tak, to było zupełnie na serio napisane, opublikowane w dwóch tomach naukowych, jeden nawet finansowany z tutaj jakichś ministerialnych funduszy, więc dobra. Psychoanalitycy. Tak. Na Lacanie, no to tak, to jak najbardziej, bo pan na Lacanie się opierał. Zresztą, no artykuł jest kuriozalny, ale to na inny, na, powiedzmy na inny odcinek być może. Ja bym powiedział inaczej. I tutaj nawet w artykule tam to narracja, w artykule w Krytyce Politycznej Babic ją trochę odwraca, bo cytuję tam bodajże Ćwieka i Gołkowskiego w tym kontekście. Tak. Jest inna. Mianowicie to, że te światy są takie brutalne, przemocowe i tak dalej. To nie jest tak, że one uczynią nastolatków psychopatami, no chyba, że mają jakieś mocne tendencje ku temu, ale to zwykle wtedy i tak się kończy psychopatią, tylko na innym trochę tle. Natomiast one są po prostu robione pod takie dość proste gusta i fabryka rzeczywiście tych swoich pisarzy najbardziej popularnych żyłuje do wydawania kolejnej papki, bardzo, tak, bardzo do siebie podobnej, która jest cały czas celowana w ten target. Ja co najwyżej się zastanawiam troszeczkę, jak to wychodzi czasowo, no bo to jest, biorąc pod uwagę, że są długie cykle, to jak to wygląda, że jak mamy tego kolejne pokolenia 700-latków, ale one w końcu z tego w większości wyrastają. No niektórzy jak tutaj, prawda, Igor czyta dalej, nie wiem, czy z masochizmu, czy dla ciekawości czysto literackiej, jak się rozwija polska fantastyka, ale koniec końców, no, to jest taka, mam wrażenie, że taktyka, która tej fabryce słów musi się w końcu przejeść, no bo w którymś momencie dojdzie do takiego natężenia tymi wielkimi cyklami tych wszystkich dziadersów, że po prostu 17-latek pójdzie do biblioteki i będzie miał czytania na całe swoje liceum, na cały okres tego licealnego gustu literackiego. No i już przeczyta wszystko, co było wydane 5 lat temu i już nic nowego nie będzie miejsca, więc... No, tak chyba będzie. Znaczy teraz jeszcze stalkerzy, zdaje się, tak? Prawda, są dość modni w... Stalkerzy, Metro, te takie tak, serie takie poboczne są dość popularne. Tak. Dobra, to jeszcze nam zostaje z filmów, które do tej pory się pojawiły, Pilipiuk, i tutaj powiem szczerze, że ten film to już był dla mnie wyjątkowo kuriozalny, bo mimo tej masy krytyki miałem takie wrażenie, że pani Babis go skończy i powie 6 na 10. Bo te wszystkie rzeczy, które ona tam wyciąga, no to tak na dobrą sprawę nie do końca rozumiem, dlaczego to stoi obok Piekary i Ziemieńskiego, jeśli czepiamy się tego konkretnie w Kuzynkach, bo też myślę, że można by było chyba poważniejsze działa wytoczyć przeciwko Pilipiukowi. To co, Ignacy może? Co ty o tym myślisz? To znaczy mam wrażenie, że już przy Pilipiuku wchodzi główna linia argumentacyjna i główny zarzut jest taki, czemu pan Andrzej Pilipiuk ma swoje poglądy polityczne, społeczne i przemyca je w swojej literaturze. Bo te poglądy są wykluczające, tak? Wykluczające urzędników, wykluczające nauczycieli i wykluczające dresiarzy i bezdomnych. Tutaj wam powiem jeszcze, bardzo mnie rozbawił ten argument o krakowskim Kazimierzu, gdzie pani Babis mówi, no że ona przecież chodziła po krakowskim Kazimierzu i tam jest wszystko spoko. No nie biorąc pod uwagę tego, że opowiadanie Kuzynki, bo to ono było jeszcze przed powieścią, ukazuje się, zdaje się, w 2003 roku, a jeśli mnie pamięć nie myli, to akcja tego opowiadania toczy się no jeszcze trochę wcześniej, czyli gdzieś tam o lata 90. musi zahaczać. Nie wiem, czy to jest początek lat 90., czy raczej trochę później. Interwencja w Bośni, trzeba sprawdzić. Kiedy polskie wojska siedziały w Bośni? Więc wydaje mi się, że to będzie 97?
No, albo nawet jeszcze ciut wcześniej. Znaczy, bo tam chyba czy z Albanią coś było. Nie, no, a może... Główna bohaterska jest z bośniackiego rodu książęcego na pewno. Czy serbskiego. Serbskiego. Ona jest opisywana jako Serbka, ale Stepankowiczowie chyba tam byli... Ale... Kiedy ona była człowiekiem, to granica między Serbami a Bosiakami była dużo bardziej płynna. No tak. Więc wydaje mi się, że... Inaczej, powiem to tak. Okej, Katarzyna Babis, 28 lat. 15 lat, kiedy... Poczekaj. 96 rok zaczyna się polska misja w Bośni. Okej, 96... To znaczy, że w tym momencie mamy 28, 4 lata. Więc tak, no jest to zapewne kilkanaście lat przed tym, jak pani Babis mogła chodzić nocą po krakowskim Kazimierzu. Przy czym powiem tak, nie mam pojęcia, jak w latach 90. wyglądał krakowski Kazimierz. Niech przyjdzie jakiś Krakus i nam opowie. Otóż poczekaj, to ja ci teraz powiem, że jest, bo ja wtedy akurat, czy ja mogłem być wtedy... Chyba na Kazimierzu to nie byłem, ale jest takie opowiadanie pana Siedlara, który też trochę fantastyki pisał. To opowiadanie akurat ma taki drobny tylko rys fantastyczny, które rozgrywa się właśnie na krakowskim Kazimierzu w latach 90., jeżeli mnie pamięć nie myli. I jest bardzo, bardzo poprawne, bo ono właśnie jest takie tutaj filosemickie odrobinę. Jest chyba rzeczywiście jedną z najlepszych rzeczy, którą pan Siedler napisał. To opowiadanie ma tytuł Biurko z orzecha kaukaskiego. I powiem tak, no wizja krakowskiego Kazimierza, która tam jest przedstawiona, to myślę, że Pilipiuk to jest pikuś przy tym. Rozumiem. Więc to, nawet jeśli to nie jest prawda, to nie jest odosobniony przypadek w literaturze. To jest bardzo długi, zresztą bardzo przyzwoity tekst. Polecam przy okazji sobie przeczytać. Nic niezwykłego, jeśli chodzi o fantastykę, ale bardzo klimatyczne opowiadanie. Zresztą już na marginesie naszej dyskusji na temat faktografii, to jest w końcu literatura. No i tak. Pewne stylizowanie rzeczywistości na potrzeby akcji powieści, czy na potrzeby budowania odpowiedniego nastroju nie jest niczym złym. To znaczy, nie każdy jest takim mistrzem słowa i pióra, żeby to zrobić, jak Prus przedstawiający Warszawę, czy Paryż w Lalce, ale w literaturze od wieków się przedstawia niektóre miejsca w sposób schematyczny. Tak. I nie ma w tym nic złego. No a co z pozostałymi zarzutami, takimi jak na przykład, że tutaj Pilipiuk się chwali na kartach kuzynek tym, jak to on umie dom zbudować, czy zna się na dekarstwie, to czy znaczy, że będzie archeologów. To no, jest systemowa, powiedziałbym, momentami, znaczy wada czy zaleta. No tak. Dla mnie to się stało wadą. Kiedyś czytałem dużo Pilipiuka. Dla mnie się w tym momencie stało wadą. Stało się wadą bodajże przy pierwszym tomie norweskiego dziennika, który jest poświęcony temu, że główny bohater trafia do tej Norwegii i odbudowuje sam sobie dom. Mhm. Więc w którymś momencie miałem troszeczkę, pomijając Wędrowicza, który jest nieco innego typu twórczości, aż Wędrowicz też moim zdaniem ten dowcip wstępił się przez lata po prostu. Tak, no, tak. Nie ma, nic nie trwa wiecznie niestety. Ale w tych opowieściach pozostałych to rzeczywiście jest dość silny nurt. Wokół Jelenia to też było dość mocno podkreślane, że, no, że ci bohaterowie Pilipiuka to są tacy, że no niby dyletanci, ale nagle się okazuje, że mają wiedzę, żeby wszelkie rzemiosła i tak dalej opanować, odtworzyć. Nawet jeśli to tak nie wynika z ich backgroundu, to nagle to wiedzą i to ich wynosi poza tą no, ludożerkę, która to nie potrafiłaby przeżyć. No i w którymś momencie zacząłem mieć takie wrażenie, dobra, ale pytanie, bo to jest ten moment, kiedy zacząłem zadać pytanie, czy autor by przeżył w takich warunkach? Bo w którymś momencie z tego po prostu się zrobiło troszeczkę za dużo, tego wiary w self-made mana, który jest naprawdę tak self-made manem, że jak trafia do średniowiecza, gdzie w średniowieczu miałeś każdego wykwalifikowanego rzemieślnika
I to nie jest tak, że ten rzemieślnik potrafił zrobić to samo co 20 innych rzemieślników, tylko się musieli nawzajem wymieniać, żeby to funkcjonowało. I nie miał pojęcia dekarz, co, jak zrobić buty. I bym nogi odparł, gdybym miał sobie sam robić buty. Tak by się to skończyło. No to w momencie, kiedy ci Polacy, tam informatyki, ten licealista trafiają i nagle, no może się muszą trochę pobiedzić, ale nagle są w stanie wszystko odtwarzać, to ja miałem takie... Ale okojenia miały swoje pewne zalety, które pozwoliły mi nad tym przejść. Przy norweskim dzienniku już nie dałem rady. Więc ja rozumiem tutaj to takie... W kuzynkach tego akurat jest mniej, bo kuzynki cały czas dzieją w cywilizacji i te główne bohaterki w większości nie są skazane. Niby się cały czas mówi na tym, że no tak, tutaj ta młodzież to nic nie umie, urzędnicy, wszystko ten, ale akurat tak też jest, że główne bohaterki przynajmniej w tym cyklu no nie są wystawione na taką sytuację jak bohaterowie no, właśnie dziennika czy Oka Jelenia, że muszą sobie same radzić, więc to też takie jest na zasadzie, no tak, jesteśmy w tej cywilizacji, jest fajnie, no ci ludzie są bez sensu, my byśmy sobie lepiej poradzili, ale koniec końców jesteśmy tutaj, tak? Więc rzeczywiście to narzekanie jest takie trochę meh, ale z drugiej strony wiesz, to z Pili Pilkiem jest tak, że jak się już go ileś przeczyta, to już sobie doskonale człowiek zdaje sprawę z wszystkich jego, z wszystkich rzeczy, które go triggerują. I po prostu no tak, ja się tutaj, ja powiem tak, najmniej trafne, w sensie dla mnie pojazd po Filipiuku jest lepszy niż pojazd po piekarze, bo pojazd po piekarze skupia się tylko na jednym aspekcie, zupełnie ignoruje całą resztę i bardzo pobieżnie traktuje fabułę. Tutaj tak, w kuzynkach przynajmniej mamy streszczenie fabuły, mamy wytknięcie pewnych fabularnych takich, nie jest to aż tak oczywiście rażące jak przy Ahai, ale mamy podkreślenie, że ta fabuła się też meandruje straszliwie, co jest prawdą generalnie, że nasi główni wrogowie są epizodycznymi postaciami, aczkolwiek jest jedna rzecz, którą byłem bardzo rozczarowany, absolutnie rozczarowany, że autorka tego nie zauważyła. Czekaj, spróbuję zgadnąć. Scenę, tak? Scenę złapania wampirzycy pod prysznicem? Nie. Jest okay. Zupełnie inna rzecz, ale to dlatego, że jestem nieudanym, ale jednak biologiem. Mianowicie ona o tym wspomina tak, ale nie zauważa jednego problemu. Jest scena, że główny zły ma zarażać ludzi bakterią ospy, którą hoduje na szalkach w pracowni biologicznej. Bakterią ospy. Wyjaśnienie dla wszystkich tych. Ospa jest chorobą wirusową, ta prawdziwa, no tak. Czarna ospa, i nie da się jej hodować w taki sposób, w żaden sposób. Więc nie ma takiej opcji i w sumie biorąc pod uwagę, jak tu Filipiuk robi te różne techniczne rzeczy rzemieślnicze i tak dalej, to jest spore przegapienie z jego strony. Natomiast rzeczywiście czasami mam wrażenie, że Andrzej po prostu Filipiuk powinien usiąść i napisać tom nie opowiadań, nie powieści, ale to taki tom ciekawostki historyczne o życiu w XVII wieku. Ja bym to czytał, tak jak bardzo lubię jego gaweny historyczne. I nie trzeba tego mieszać z fabułą naprawdę i to też się dobrze sprzeda. A czy czytałeś może Operację Dzień Wskrzeszenia? Czytałem Operację Dzień Wskrzeszenia. Ja czytałem, i to była jedna z jego przyjemniejszych pozycji. No właśnie, ja też mam wrażenie, że ten wiek XIX i wiek XVII tam właśnie świetnie grają w takiej formie edukacyjnej, gdzie jest mnóstwo ciekawostek bardzo zręcznie wplecionych w fabułę i szczerze mówiąc to jest chyba taka książka jego, no kto wie, czy nie jedna z lepszych, nie licząc opowiadań takich tych poważnych dla dorosłych, nie? To... Ja mam tutaj jeden problem, ale to już schodzimy zupełnie z tego, więc mój problem z Operacją Dnia Wskrzeszenia jest taki sam, jak mój problem z Okiem Jelenia finałowo, mianowicie jak ja nie dałem Filipiukowych podróży w czasie i tego, że na końcu pojawiają się magiczne koty, które po prostu pracują kontinuum. Znaczy, okej, rozumiem, taki jest ten rozwiązanie, ale mi się to nie podoba. Operacja... Powiem tak, słabo już pamiętam operację. Zapamiętałem głównie to, że podróże w czasie mnie denerwowały. Natomiast na tamtym etapie, kiedy ją czytałem, to same ciekawostki były spoko, bo jeszcze mi się to nie przejadło i to było coś innego pod tym kątem, że tak dużo jest tego wplatane, dopiero później nastąpił ten moment przesytu. Okej, ale jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, jak już mówimy o tym wplataniu rzeczy, które autor umie o budowaniu domów i zaradności. Kurde, mamy przecież cały gatunek, który opiera się na właśnie takich rzeczach, czyli tak zwane Robinsonady.
Oczywiście to jest zupełnie inny poziom, ale całkiem niedawno wyszła taka głośna powieść, u mnie zresztą była na liście najlepszych książek minionego roku, pana Michaela Krami pod tytułem Bez winy. To jest oczywiście bardzo poważna powieść psychologiczna, traktująca o kulturze, o pewnych rzeczach jakby wrodzonych i pewnych nabytych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale gro tej powieści, tak naprawdę większość zdecydowana, to są właśnie opisy radzenia sobie dwójki bardzo, bardzo młodych ludzi w rzeczywistości Kanady XVIII, jeśli dobrze pamiętam, chyba końca XVIII wieku, w bardzo nieprzystępnych warunkach, i na tym się zasadza cała ta powieść. Ja wiem, że to jest zupełnie inny poziom pisania, zupełnie inny pomysł, zupełnie inna literatura w ogóle, ale no jak można zarzucić coś takiego powieści, że tutaj autor nam wstawia, jak to przeżyć, jak sobie z czymś poradzić, jak sobie coś zbudować, jak sobie coś zmienić. Ja bardzo lubię Robinsona. Bardzo lubię Robinsona Crusoe. Bardzo lubię Robinsonady. Gdyby Andrzej Pilipiuk pisał Robinsonady, to czytałbym to, że hej. Problem w tym, że no właśnie, że z tym robinsonowieniem jest tam troszeczkę problem, bo co innego jest w momencie, kiedy się pisze, nie wiem jak to nazwać, ezoteryczny kryminał, powiedzmy, w przypadku kuzynek. Tak. I się wkłada tam fragmenty robinsońskie, które nie są tam za bardzo potrzebne i to jest tak, to jest to, co słusznie było zauważone, że Dymitr i ten cały nauczyciel są tak epizodycznie poboczni, że cała intryga z nimi jest takim trochę kapiszonym, tak? No a teraz ja ci powiem, czy nie wiem, czy wiesz, z czego to wynika. Na pewno dlatego, że było opowiadanie, w którym to wszystko było bardziej zwarte, a jak dopisano do niego powieść, to wykasowano w tym dokumencie. Nie, okej. Okay. Nie, powiem ci, tak, ale nie. Było opowiadanie, w którym tego w ogóle nie było, bo opowiadanie kończy się w momencie zejścia się tych bohaterek za sobą, czyli odkrycia tego, że wampirzyca jest wampirzycą i sobie wszystkie w tej szkole funkcjonują super fajnie. I gdzieś tam jest zajawka, że właśnie, że tynktura, że sędziwuj i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie kończy się opowiadanie. Aha. Więc całość z tymi naszymi szwarc charakterami była, że tak powiem, dosztukowana do no już takiego nawet pokaźnego w swoich rozmiarach opowiadania. To wiele tłumaczy. Ale w sumie tak, znam podobny problem. Prequel Dookoła Czasu, Nowa Wiosna, był najpierw wydany jako opowiadanie, a później zrobiono z niego powieść, tylko tam odwrotnie, tam dopisano to, co się działo przed opowiadaniem, więc jest też wrażenie takiego mocno, tylko tam się to czuje wręcz, że w którymś momencie zupełnie zmieniać się narrację. W Kuzynkach, no może też dlatego, że jednak Pilipiuk pisze tak dość podobnie cały czas, jak to się mówi, no to nie odczułem tego, po prostu miałem wrażenie, że historia jest taka bardzo rozjeżdżająca się na różne strony. Czy coś jeszcze chcecie dodać co do Piekary i Pilipiuka? Czy możemy przejść do całej reszty, która jeszcze nie została omówiona, ale została już zaznaczona? Jest jedna rzecz, którą chcę zaznaczyć. Oczywiście nie ma tu co przeczyć, że Andrzej Pilipiuk jest ostrym korwinistą i tak dalej. No tak, W przypadku Piekary ewidentnie tak nie jest, bo właśnie przed chwilą bardzo zajrzałem na jego Twittera, w wielkich pochwałach pisał o nowym podatku od reklam, więc zdecydowanie korwinistą nie jest. No nie jest. Jak jest z panem Ziemiańskim, nie wiemy. Lubi ładne zdjęcia. Ale jest jedna rzecz, która łączy tych panów i która łączy też Sapkowskiego i która w dużej mierze osłabia pewną część wywodu, którą tutaj jakby pani Babis stosuje przeciwko Pilipiukowi. Mianowicie istnieje coś takiego i to jest połączone trochę z tym cynizmem, o którym mówiłem i o tym, jak ten cynizm się później zamienia w grimdark i tak dalej. Mianowicie istnieje polska fantastyka po tym okresie, powiedzmy, socjologicznym, który miała jeszcze za komuny.
to jak wypada już z tej komuny, to wchodzi w fazę, którą swoją drogą zupełnie na tym, na anglojęzycznej stronie ktoś zwrócił na to uwagę, takiej fundamentalnej apolityczności. I nie rozumiem, nie mówię tutaj o jakby braku polityki, jakby w opowieściach, braku poglądów i tak dalej. Mówię o bardzo silnej niechęci do państwa, do rządzących, do urzędników. Tak. I generalnie spodziewania się, że nic dobrego z nich nie będzie. Jest to i u Stankowskiego, jest to i u Ziemiańskiego w dużej mierze. Jest to praktycznie u każdego. Jeśli jest wątek polityczny, znaczy, że ci politycy to są źli, urzędnicy nieudolni i w najlepszym razie chcą nas tylko okraść, w najgorszym jest dużo gorzej. Więc o ile oczywiście u Pilipika to się trochę eskaluje z jego korwinizmem, no to jego narzekanie na polskich urzędników nie jest niczym szczególnie korwinistyczne, ponieważ na polskich urzędników narzekają wszyscy Polacy. Więc no, wytykanie tego akurat aspektu, powiedzmy, no rozumiem, że gdzieś tam był jakiś pojazd, pojazd po bezdomnych, no to mogę zrozumieć sobie, że no to są takie rzeczywiście lekkie przegięcie, ale pojazd po urzędnika, i lewica, i prawica, i liberałowie, i wszyscy, nawet zwolennicy państwa etatystycznego jeżdżą po polskich urzędnikach. Więc to jest rzeczywiście ten aspekt, że tu lewicowa fantastyka będzie zdecydowanie nie lepsza. Znaczy oczywiście proponowane sugestie, jak to rozwiązać, będą inne. Tak, ale sam fakt, że kasta urzędnicza, kasta rządząca to jest skorumpowana i nic z nich dobrego nie będzie i trzeba się jakoś urządzić poza nimi, to jest coś powszechnego naprawdę na dużym, dużym poziomie. Pewnie będą z rzadka wyjątki, ale tak jako generalny sentyment będzie to coś bardzo powszechnego. I dopiero myślę w ostatnich paru latach mamy tego trochę mniej. No nie wiem, na przykład u Wegnera jednak rządzący są zwykle w miarę rozsądni, tak. Tak, są rozsądni i tak dalej, no ale z drugiej strony no, tam rządzący są prawda, jedną warstwą, a są jeszcze bogowie, którzy są tymi właściwymi rządzącymi i oni już są zupełnie popieprzeni, więc więc tak, nie wierzcie elitom, nie wierzcie urzędnikom, to jest powszechne zawołanie polskiej fantastyki w ogóle, nawet nie fantastyki, polskiego społeczeństwa, więc tak. Tego się czepiać nie należy. O tym właśnie, o tym bardzo często też mówił Ziemkiewicz, czy pisał w swoich felietonach, że takie podejście nawet nie tyle do urzędników, ale urzędników i polityków na zasadzie oni wszyscy to są złodzieje, dlatego nic nigdy się w tym kraju nie zmieni, jest bardzo polskie. I to niezależnie rzeczywiście od zapatrywań politycznych. No więc skoro już nam ten Ziemkiewicz tutaj nieszczęsny wypłynął, to przejdźmy do tej całej reszty, która być może się kiedyś pojawi, a może nie, ale została wymieniona w artykule i została wymieniona przez piknik na skraju głupoty. Tu się w pewnych miejscach chyba rozjechała pani Bawis z panem piknikiem, na przykład w ocenie Gołkowskiego i tutaj ja bym jednak trzymał stronę piknika, bo powiem wam, że nie znalazłem już tego filmu, ale oglądałem na żywo spotkanie z panem Gołkowskim sprzed kilku miesięcy. No i taki popis klasizmu, jaki on tam dał, na zasadzie, że tamten polski tutaj no motłoch, no nie użył takiego słowa akurat, ale to społeczeństwo takie właśnie, a nie inne, na które ja tu patrzę z góry, dosłownie o tym mówił, no to ja nie wiem, co on robi jako ekspert od dziaderstwa. To, że tam się znalazł Ćwiek, który mam wrażenie, że stał się ostatnio jakimś takim no, neofitą lewicowym, nie wiem, czy też widzieliście, mówiąc brzydko, inbę na fanpage'u Wielkiego Buka, którą zrobił Ćwiek, co mnie utwierdziło w tym przekonaniu, ale no bardzo przepraszam, jego opowiadania o kłamcy tak się specjalnie nie wyróżniają od tych opowiadań dziaderskich, bo i rola kobiet jest tam dość mocno ograniczona i raczej sprowadzone są do ukochanej głównego bohatera, a i Amerykanie są pokazani bardzo, bardzo stereotypowo, przynajmniej w tych pierwszych tomach, więc też specjalnie nie rozumiem, co on tam robi jako ekspert. Już nie będę przytaczał słynnej chyba w fandomie anegdotki o tym, dlaczego Ćwiek swego czasu miał pseudonim Zimowy Żołnierz.
To już może po prostu zostawmy. Kto ma wiedzieć, ten wie. No, powiesz mi, jak skończymy nagrywać. Dobrze. Równe wypowiedzi polityczne tego pisarza też jednak bardzo w dziaderstwo moim zdaniem wchodzą. Mam wrażenie, że Ćwiek po prostu robi teraz to, co robił swego czasu Szczepan Twardoch, tylko że Szczepan Twardoch bardzo rozsądnie poszedł w zbieranie euro, a Ćwiek chyba w zbieranie julko-lajków poszedł, więc trochę się to tutaj chyba rozchodzi. Ale okej, okay. To co wy na ten temat myślicie? Tej całej reszty jeszcze nie sfilmowanej i tych, którzy się tam komentują, wypowiadają i robią za ekspertów. Pojawiło się parę nazwisk znanych w Polsce nie tylko czytelnikom fantastyki. Mhm. Z jednej strony Ziemkiewicz, no to jest przykład oczywisty. Zresztą mam wrażenie, że w ostatnich 20 latach kojarzony przede wszystkim z publicystyką, a nie z literaturą pierdół, chociaż nadal tworzy od czasu do czasu. A z drugiej strony Jacek Dukaj, który co prawda w fantastykę jako nurt literacki się wpisuje, ale jedna z jego książek doczekała się adaptacji serialowej, również wykonanej przez Netflixa, jeżeli mnie pamięć nie myli. I tutaj przerwę ci, przecież Dukaj dostał europejską nagrodę literacką. To już jest nie byle co, bo to jest naprawdę spore wyróżnienie. Więc no rzeczywiście tak, Dukaj tutaj to jest osobny chyba temat, bo argument przeciwko Dukajowi Babis wyciągnęła taki, że podejrzewam, że ona chyba za wiele jeszcze Dukaja nie czytała, bo to jest główny zarzut, jaki Lewica ma wobec Dukaja, czyli mają mu za złe Czarne Oceany. I tę wizję rzeczywistości, gdzie kultura safe space jest do absurdalnych wręcz rozmiarów rozrośnięta. Tutaj tak co do czytania, jeszcze przepraszam, taki mały wtręt, bo w przypadku Piekary się pojawia ten nieszczęsny świat, jest pełen chętnych sług i mało kto pamięta o tym, że tam jest takie króciutkie opowiadanko o klonie Jezusa, który jeździ jako kierowca ciężarówek w Stanach Zjednoczonych i romansuje z klonami, i teraz już nie pamiętam, czy Marii Magdaleny, czy nawet swojej matki być może. To był klon jego matki, tak? Więc to były srogie grzyby. To były i bardzo prawicowe grzyby, prawda? Tak. Znaczy, to było opowiadanie, to było takie opowiadanie w sumie na... Z jednej strony tak, ocierające się nawet, a nawet przekraczające granice bluźnierstwa, a z drugiej jest taki dość ponury, wiadomo, Piekara, więc pewne wrażenie poziomu, ale dość wysoki jak na niego taki ponury, egzystencjalny dramat, bo tak. te klony powstały właśnie stworzone przez jakichś tam szurniętych baptystów amerykańskich jako drugie przyjście. Fakt, że udało mi się sklonować tylko raz Jezusa, to w ogóle jeszcze stwierdziło, a później się okazało, że dupasz są ludzie i że całe te nadprzyrodzone rzeczy nie przeszły przez klonowanie i oni teraz są po prostu jak tacy wyrzutkowie, tak? Bo tak. Mieli być świętymi nowymi, a się okazało, że no nie, to tak nie działa. I powiem tak, no, że jakkolwiek jest tam ta prowokacja dość ewidentnie, to jednocześnie okej, to jest opowiadanie przeciwko klonowaniu w sumie takiego ludzi sławnych, znaczy wiadomo, że taki mocno science fiction do przodu, ale jak już doszedłem do końca, to stwierdziłem takie, kurde, nie zręcznie się z tym czuję jako katolik, ale z drugiej strony ta puenta nie jest taka całkiem... I teraz ci powiem, Szymonie, i spoilerując niestety bardzo brzydko, ale opowiadanie na bardzo podobny temat, tylko ze zdecydowanie jednak pozytywnym zakończeniem, popełniła nasza wielka noblistka Olga Tokarczuk w swoim zbiorze Opowieści bizarne, też podejmując ten temat, więcej nie będę spoilerował, ale też w takiej otoczce religijnej, katolickiej,
i temat klonowania również i różnych tam postaci. No nie będę, aż tak daleko spoilerował nie będę, chociaż to już jest gruby spoiler, ale w zupełnie innym klimacie i mimo, że to opowiadanie jest jednym z lepszych z opowieści bizarnych, to jednak wydaje mi się, że tutaj Piekara chyba trochę lepszy efekt osiągnął ostatecznie. Więc tak jak mówię, no z tym świat jest pełen chętnych suk, to okładka swoje, tytuł swoje, a cała reszta zbioru jest jednak bardzo różna. Tytułowe opowiadanie, chociaż oczywiście nie ma co miało ukrywać. Trzy zakończenia, od razu ci powiem. Co? Pierwotnie. Ono miało trzy zakończenia pierwotnie. A, to chcę tylko powiedzieć, że no tutaj zauważa to do pewnego momentu do Piknik, że ono, chociaż no ewidentnie jest exploitation w tym dość solidne, to tak. Nie ma co ukrywać, ale jednocześnie tak jako jego puenta nie, no, jest taka no jakby w kontrze do swojego tytułu. Tak, i tak, główny bohater, jakby okazuje się, że cała jego działalność i całe jego życie było generalnie skurwielstwem, więc więc to też nie jest takie bardzo, bardzo proste. Co do tych różnych pisarzy, to... Ignacemu chyba przerwaliśmy, to może... Ignacy. Tak, dokładnie i też... Łącząc nieco twórczość Jacka Piekary z twórczością Wodziwo Rafała Zienkiewicza, który teraz kojarzy się przede wszystkim jako publicysta prawicowy i trudno udowadniać, że jest inaczej, no to nie zapominajmy, że jednym z bardziej popularnych, a z drugiej strony bardziej kontrowersyjnych opowiadań Zienkiewicza jest opowiadanie Jawnogrzesznica. Chciałem właśnie zgadnąć, a tym razem bym zgadł. Dobrze, dobrze, już nie przerywam, kontynuuj. Też bym zgadł. Który jest ostrą satyrą na katolicyzm w ogóle i katolicyzm polski. Mhm. Ale zauważ. I myślę, że jak najbardziej powiela takie często przytaczaną lewicą, nie tylko przez lewicę, ale taką przytaczaną anegdotę o stanie polskiego kościoła, stanie kościoła w ogóle i stanie chrześcijan, że jakby Chrystus przyszedł ponownie, to byśmy go ukrzyżowali. Ale Ignacy, zauważ jedną rzecz, że tutaj Piknik przywołuje właśnie opowiadanie, teraz to o ojcu Muchomorku, nie pamiętam, Pobożne życzenia Zienkiewicza i on je odczytuje, streszczając, odczytuje je zupełnie inaczej niż ono wyglądało, bo to też przecież była satyra na ojca Rydzyka. Piknik się przyczepia do tego, że Zienkiewicz umieścił tu Michnika i Urbana, natomiast ojcu Rydzykowi zmienił nazwisko na ojciec Muchomorek, ale przecież to głównym złym w tym opowiadaniu jest właśnie ten ojciec Muchomorek i tutaj znowu będę spoilerował, który co zrobił? Przekupił anioła stróża, a ci aniołowie stróżowie zawiązali tam sobie jakiś spisek w taki sposób, że na siłę nawracali ludzi. Dlatego się nawraca Michnik i dlatego się nawraca Urban, że to nie jest ich wolna wola, tylko po prostu siła wyższa ich do tego zmusza. A główny bohater też, jego stosunek do katolicyzmu jest dość daleki od ideału, więc ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego akurat to opowiadanie ma świadczyć o jakiejś, nie wiem, specjalnej prawicowości Zienkiewicza, bo to dałoby się znaleźć dużo więcej opowiadań czy dużo więcej tekstu, które by bardziej się w tą jego prawicowość wpisywały. W ogóle myślę, że z Zienkiewiczem będzie problem jako z Zienkiewiczem pisarzem, bo u niego ciężko będzie znaleźć, tak mi się przynajmniej wydaje, jakieś szczególne pokłady dziaderstwa w fantastyce oczywiście. Bo czym innym jest Twitter Zienkiewicza i czym innym są jego teksty gdzieś tam rozsiane po książkach czy po internecie. Natomiast no tak, nie mówię... szczególnie, że pod względem fabuły, szczególnie, że pod względem konstrukcji powieści, to Walc stulecia czy Pieprzony los Kataryniarza, tak. To naprawdę dobre książki, które można przeczytać. Tak, zdecydowanie. No ja jeszcze powiem, że Polactwo to już nie fantastyka, ale to jest książka, o której dużo osób mówi, że zainspirowała Ledera, wychwalanego przecież pod niebiosa przez lewicę, do napisania jego Prześnionej rewolucji. I nie licząc chyba tylko oceny PRL-u i być może okupacji, to Leder i Zienkiewicz się w swoich diagnozach
praktycznie nie różnią, więc no ciekaw jestem też odcinka o Ziemkiewiczu. No najłatwiej go będzie uderzyć po prostu, biorąc pod uwagę jego działalność tak twitterową, publicystyczną czy tam telewizyjną, ale w fantastyce no wydaje mi się, że to będzie dość trudne. Nie wiem, Szymonie, co ty o tym myślisz? Więc z tych wszystkich, no spójrzmy, nawet można powiedzieć, że nam tutaj ułatwiła pani Babis zadanie, kogo się można jeszcze spodziewać, bo jest to zdjęcie w Krytyce Politycznej z tym screenem z Kseny jeszcze, gdzie oczywiście dwie kobiety się śmieją z dziadów, bo czemu by nie? Mhm. Więc mamy tutaj tych pozostałych twórców. No i tak, myślę, że można się spokojnie spodziewać, że na następny ogień idzie Komuda. No tak, i to będzie... Czytałem bardzo fragmentarycznie Komudę. Jest to z tych wszystkich autorów tej chyba najmniej przeze mnie znany. Może dlatego, że klimaty sarmackie nie, w tym wydaniu polskich fantastów nigdy mnie jakoś nie kręciły. Zawsze jak już wolałem, to wolałem czytać po prostu Sienkiewicza w tym okresie. Więc nie wiem dokładnie, jak z Komudą jest. Nie mogę go bronić, nie mogę go atakować. Pamiętam tylko jedną bardzo złą scenę eretyczną w Karocy, bo na którymś Falconie po prostu była zbiorowo czytana w sleeproomie, bo ktoś uznał, że jest przekomiczna i rzeczywiście była przekomiczna. Bohun? Chodzi o Bohuna? Nie mam pojęcia, o którą powieść chodzi. Karol, była scena erotyczna w Karocy. To tam w Bohunie jest, jeśli dobrze tak pamiętam. Aczkolwiek chyba, że Komuda pisze wiele scen erotycznych w Karocy. Wtedy to już naprawdę wystawia się po prostu na odstrzał. Znaczy, tak bardzo... ja powiem więcej. Bohun jeszcze nie jest wcale aż tak złą książką Komudy. Aczkolwiek to już jest jednak no, trochę niżej, bo tak na dobrą sprawę z Komudy warto przeczytać jego pierwszy zbiór opowiadań, to zawsze powtarzam, Opowieści z dzikich pól, ewentualnie tę jego książkę popularną naukową, może nawet za dużo powiedziałem, taką powiedzmy popularyzatorską, czyli Marchoły i Pijanice, to jest też bardzo przyjemna rzecz, natomiast całą resztę można sobie spokojnie darować. Aczkolwiek myślę, że ten odcinek będzie dość nudny, bo tutaj będzie po prostu no wszystko to, co już słyszeliśmy, więc da się z Komudy wyciągnąć. Też oczywiście nie wiem, jak Komuda, znaczy oczywiście no, jak większość tego pokolenia jest przeciwko politycznej poprawności szeroko rozumianej, natomiast nie wiem do końca, jak on staje się to poglądowo, ja go kojarzę gdzieś tam z czasów 4 RP, że był właśnie antykaczystą i popierał PO, ale może mi się źle zapamiętało. No więc oczywiście PO to też straszna prawica, no, ale dalej widzę Rafała Dębskiego, ale Rafała Dębskiego nic nie czytałem i wiem tylko, że też piszę w klimatach trochę sarmackich, bo są to jacyś wilkozacy. Czytałem Wilkozaków i widzę tu pole do popisu. Powiem tak, widzę tu pole do popisu, aczkolwiek ja myślę, że Rafał Dębski się raczej dość późno chyba pojawi, bo jest no, jakoś mniej znany, mimo że tych powieści w Fabryce takich wydaje się całkiem dużo. Sporo. Tak. Ma tutaj dużo w Rebisie, ojejku, no to jest płodny autor, ale jakoś tak nie złapał jeszcze swojego Wędrowicza ani Drakajnena, żeby się wybić w tym wszystkim. Jest tak. Zawsze obecny, ale w tle, więc tak, też przypuszczam, że będzie później. Przypuszczam, że jest za Komudą w tej układance. Piekara już był. Grzędowicz będzie, myślę, po Komudzie. Myślę, że Grzędowicz jest piąty. Popularność. I teraz pytanie, gdzie Grzędowicz zostanie zaatakowany? Na Hel 3. No Hel 3 jest prosty. To jest najłatwiejszy cios, tak. Ale myślę, że będzie już poruszona pan Lodowego Ogrodu. Ale myślę, że z uwagi na popularność sagi, to może się pani Babis zdecydować na Pana Lodowego Ogrodu, gdzie też będą no, te wtręty antyunijne trochę i tak dalej. Znowu ten antypolityzm, prawda, czyli że nie chcemy biurokratów, tak, urzędników kontrolujących, tylko tutaj u Grzędowicza jest to, żeby pójść do jakiegoś dzikiego kraju i żyć jak dziki człowiek, trochę tak upraszczając. No i jest trochę dziwnych scen, że tak powiem, około seksualnych, aczkolwiek nie tak dużo jak u Piekary, no i główny bohater jest w miarę normalnej relacji z tą lokalną kobietą, więc nie wiem. Czekajcie, bo jest jeszcze, nie wiem czy znacie, ja szczerze mówiąc bardzo ciężko mi idzie teraz przypomnienie sobie tego opowiadania, ale jest takie opowiadanie Grzędowicza, bodajże było chyba wznowione, albo może nawet pierwszy raz napisane w Wypychaczach zwierząt o
o taka dystopia antyfeministyczna. Są dwa zbiory. Jeden jest dość powszechnie chwalony nawet przez lewicę, to jest Księga Jesiennych Demonów. No tak. To Pekacia Zwierząt pamiętam z okładki, ale nie mam pojęcia, o czym był, bo jego akurat nie czytałem. W ogóle czytałem tylko pana. Jest tam na pewno antyfeministyczna dystopia, więc myślę, że tutaj też może być. I to było chyba... Ja to bardzo słabo pamiętam, szczerze mówiąc, ale to coś w takich klimatach jak Kępczyński i to Rekwiem dla Europy To by było na pewno łatwe do wyciągnięcia, ale myślę, że z uwagi na prestiż, myślę, że z uwagi na bycie z takich wielotomowych sag fantasy po 2000 roku, taką przed Mekanem najbardziej wciąganą, nawet jeśli miała te meandry, przeciągana była z duologii w tetralogię, przy wszystkich problemach, jakie było z Panem Lodowego Ogrodu, myślę, że jeśli chce się robić takie omówienia i chce się zaatakować autora, no to trzeba, wypadałoby go zaatakować w punkcie wysokim, a jest, to nie jest tak, że w Panu Lodowego Ogrodu nie będzie tych, w co zaatakować, bo jest raz cała ta poza anarchy Drakajnena, no i prawie każdy z wrogów Drakajnena przedstawia jakiś obraz totalitarno, w każdym razie obraz silnego państwa, które kontroluje ludzi. Tak, czy to jest opiekuńcza utopia tej całej Portugalki, która uwięziła wszystkich w swoim śnie i zamieniła w furasy, czy to jest neolityczny komunofeminizm, czy to jest transhumanistyczny nazizm Akena, tak czy siak każda z tych postaci czterech, i to wszyscy są intelektualiści z europejskich uczelni przyszłości, więc mamy też antyuniwersytetki przeciwko tym wszystkim uniwersyteckim humanistom. To jest, byłbym rozczarowany, gdyby poszła na Hel, bo Hel jest za proste, a w Panu Ludowego Ogrodu jest więcej ciekawych rzeczy. Nawet z kolei, jeśli nie są aż tak in your face, że można by je o tak łatwo skrytykować, ale byłoby to ciekawsze, więc liczę na to, że pani Katarzyna będzie tutaj ambitna i pójdzie z Panem Lodowego Ogrodu, przynajmniej nie wiem. Trzeba byłoby całość przeczytać, bo to po pierwszym tomie tak. to nie będzie jeszcze tego wrażenia. Dobra, to co, kto nam jeszcze zostaje? Ziemkiewicz, to tak jak powiedział, Ziemkiewicz jak powiedział Ignacy, nie wyobrażam sobie, żeby jego powieści można było tak łatwo zjechać. Walc stulecia to jest bardzo dobra powieść, więc można się czepiać tak jak Piknik, tych pobocznych opowiadanek, że mają przechył, prawicowy, ale to jest taki przechył bardzo, także dlatego, że Ziemkiewicz był wtedy młodym politycznym działaczem i on też obśmiewał swoich, bo on właśnie jest taki... Tak. Też mam wrażenie, trochę odreagowując na to, że jego właśnie ludzie też są trochę pokręceni, tak, jak cała ta postać proroka, redaktora naczelnego. Przewodas jest łatwym celem, ale czy on napisał cokolwiek, co ludzie pamiętają? On napisał sagę o kotołaku Ksinie i pamiętam, że była wspominana, ale to było 70 lat temu. Jest ten krótki zbiór opowiadań, o którym też mało kto pamięta, pewnie Noteka 2015, który jest bardzo podobny do opowiadań, które potem pisał Rafał Ziemkiewicz, zresztą padały oskarżenia o plagię. Zgadza się. Myślę, że z tego można by pociągnąć Przewodasa, ale sama pani... Jeżeli mnie pamięć nie myli, to chyba sama pani Katarzyna wspomniała w swoim artykule, że to jest internetowy troll, a nie pisarz. Ja po prostu polecam tutaj zerwać z tym założeniem, że komentuję literaturę, i skoro już umieściła pani na tym obrazku z Kseną Przewodasa, to zrobić o nim filmik, ale zamiast jego twórczości literackiej to omawiać jego po prostu... Inby. Nie, nawet nie inby. Jego całą tą stronę, gdzie on jest żercą samozwańczego zboru tych rodzimowierców, i jak dyskutuje z innymi zborami i po prostu głosi wizję własnego, jednego słusznego rodzimowierstwa. Bo pamiętam, że rzucał pięknymi tekstami, jak na przykład gdzieś tam właśnie wzywał jakąś grupę rodzimowierców, żeby uznała jego przywództwo hasłem, że nikt, kto nie, co prawda, nie uznał jego przywództwa, nie pożałował. Więc są to piękne rzeczy, ale tak, to będzie trudne nie dlatego, że Przewodas nie dostarcza, ale dlatego, że nie dostarcza od dawna takiego kontentu, który stricte chyba ma być cedem dziadów polskiej fantastyki. No i Dukaj oczywiście, który będzie tutaj... Czekam na Dukaja bardzo.
Rzeczywiście wydaje się, że ta cała kwestia, jak to się nazywało, netykiety? Netykieta tak. Chyba była cała ta w Czarnych Oceanach, jest takim najłatwiejszym zarzutem. Chociaż netykieta jest też pojazd. Pamiętając właśnie, że Czarne Oceany są już też dość stare, że to jest o tyle pojazd po jakiejś politycznej poprawności i tak dalej, ale to jest pojazd w ogóle po systemie prawno-procesowym Stanów Zjednoczonych. Jeśli już dopatrujemy się w ogóle tutaj takich prostych rzeczy jak alegoria, prawda? Może nie powinniśmy przypisywać Dukajowi alegorii, bo Czarny Ocean to jest 2001 tak. rok, tak? Czyli tak. To są jeszcze dawne czasy i to jest troszeczkę inna sytuacja. Ja powiem tak, ja po lekturze większości dzieł Jacka Dukaja nadal nie wiem, jakie są jego poglądy, więc i bardzo mi z tym dobrze. Myślę, że nikt tego nie wie. Chociaż pamiętam, tutaj znowu przytoczę dykteryjkę, to Szymonie, ty pewnie wiesz, na takim forum swego czasu bardzo popularnym wśród polskiej młodzieży prawicowej, czyli Rebelia, był taki, pamiętasz, nasz troll forumowy, czy Lew Syjonu. Oczywiście. Wielki wojownik o ateizm, który uwielbiał Jacka Dukaja. I ja kiedyś wrzuciłem właśnie fragment z wywiadu z Dukajem, gdzie Dukaj przyznaje się do tego, że jest teistą. Nie mówi dokładnie co i jak. I pamiętam, że właśnie nasz Lew Syjonu wtedy się ze złości chyba skasował z tego forum na kilka ładnych tygodni po napisaniu wielkiego posta z bluzgami wobec nie wiem w sumie kogo. Ale nie pamiętam tej sytuacji zupełnie, ale no cóż powiedzieć, no Lew poza swoimi poglądami miał swoje inne problemy, więc tak, myślę, że to jest... Ale dobrze, wracając do Dukaja, to ja cały czas zastanawiam się, czy mam to mówić, czy nie, ale powiem, jakbym się miał postawić na miejscu pani Babis, to ja mam pomysł na to, jak można by było Dukaja zaatakować. Jest to oczywiście z mojej perspektywy prywatnej absurdalne, ale jestem sobie w stanie taki atak wyobrazić, tylko nie bardzo wiem, czy chcę podsuwać taką broń. Podsuńmy, bo jeśli zostanie to wykorzystane, jeśli ktoś usłyszy, jeśli dostaniemy coś lepszego niż rant po kamerach, po tej w całej polityce seksualnej z Czarnych Oceanów, jeśli dostaniemy cokolwiek ciekawszego, będzie warto. Wiecie, na czym można Dukaja zaatakować? Na rasizmie. Dlaczego? Mamy już, nie wiem, czy czytaliście, recenzję Imperium Chmur w dwutygodniku, gdzie jest bardzo delikatna sugestia właśnie rasizmu tej powieści. A tak, ja czytałem tą recenzję. Ja tak. Bym powiedział, że nawet nie rasizmu sensu stricte, tylko takiego kolonialnego spojrzenia na Japonię i dalekiego wschodu. Na Chiny, nawet głównie na Chiny, bo tam się też to rozbija o przedstawienie powstania bokserów jako... Znaczy, inaczej, o ile bardzo szanuję autorkę za wykazanie pewnych rzeczy, które się Dukajowi omsknęły tak faktograficznie, o tyle już na poziomie interpretacji mam wrażenie, że to jest czepianie się bardzo, bardzo na siłę, a finał tej recenzji jest w ogóle fatalny, bo no w momencie, kiedy ona przechodzi do clou tej powieści, czyli do problematyki i pisze, że u Dukaja jest to przedstawione w sposób naiwny i ja chcę się dowiedzieć od specjalistki od Japonii, co tam jest naiwnego i recenzja się kończy, no to jest słabo. Ale rzeczywiście ten europocentryzm, i on być może jest gdzieś tam obecny właśnie w tym Imperium Chmur, właśnie w tej wizji no Japonii i Chin, też tego powstania bokserów zwłaszcza. Chociaż ja uważam, że jak najbardziej można je postrzegać jako antychrześcijańskie. A to, że ono było antychrześcijańskie przy okazji, no to swoją drogą. Natomiast zwróćcie uwagę na wizję Afryki u Dukaja. Inne pieśni. Słabej morfy. Tak, ale to nawet nie o to chodzi, bo tam jest ta fascynacja autora Afryką, tym kontynentem, który jest
Tak, przecież tak jak u Konrada. Przecież Konradowi się zarzucało już od dawna, że on był rasistą, bo Afryka była u niego dzika, tak? Była tą dzikością, która też wyzwalała dzikość u człowieka. Tu nam wchodzi zresztą, dlaczego Dukaj spolonizował, czy tam, no bo nie przetłumaczył, tak? Dokonał czegoś a la przykład jądra ciemności, tak? U niego serca mroku. Więc serca ciemności. Tak, przepraszam, serca ciemności. Serce mroku to jest opowiadanie inspirowane, a on tak. Jest też przekład, ten Serce Ciemności, czyli bardzo dziwny przekład Konrada, przekład, tak. Ale... Znaczy, tak. Dukaj tego nie nazywa przekładem, tylko jeśli dobrze pamiętam, spolszczeniem chyba, tak? Mhm. Więc tutaj też można podciągnąć ten rasizm, czy też raczej europocentryzm, tak? No, tak mi się wydaje. Bo do lodu to nie wiem, do czego by można się było tutaj przyczepić. Szczególnie, że jeżeli chodzi o reprezentację i postaci kobiece, to bohaterki lodu są antytezą polskiej fantastyki, można by rzec. No tak, chociaż zauważ, że w finale jednak, no znowu spoiler i to spory, Jelenka Muklakiewiczówna, no, co dostaje? No, tylko tyle, że bądź moją panią obok Czarnego Tronu. Więc tutaj sama na tym tronie nie ma możliwości zasiąść, więc też można powiedzieć, że ją tutaj uprzedmiotowił. Głębiej psychologiczną postaci. Tak, i to nigdy nie była postać, która miała takie aspiracje też, to więc to ciężko powiedzieć, że... Ale... No jest to... myślę, może że jest tak, to tak wyżej zdarzy. Na to, tak. Może, jeżeli Radkowi Rakowi zarzucono uprzedmiotawianie kobiet, to myślę, że Jelenka Muklakiewiczówna też może być, jeśli nie mylę nazwiska, też może być przykładem uprzedmiotawiania. Chociaż na przykład w innych pieśniach, jeśli dobrze pamiętam, to raczej kobiety stoją na tej silniejszej pozycji, no, prawda? No, ale z drugiej strony mamy złowrogi, mizoginistyczny stereotyp femme fatale. No i tutaj Shulima w innych pieśniach się dość dobrze w to wpisuje. Tak. Choć reszta postaci kobiecych, te zarówno kartistowska, księżycowa, jak i ta ryterka, się już no, nie pasują tutaj dokładnie. Ale jest tam jeszcze sporo innych, prawda? Jest cała ta... Dobrze pamiętam, tam jest jeszcze jedna femme fatale. Ta, w której zakochuje się syn Berbelka. Taka młoda księżniczka. Ona się dość krótko pojawia na samym początku, jeżeli dobrze... Tak, jeżeli coś dobrze takiego powiedza. Było, ale no to też była postać epizodyczna, więc... Tak. No, ale to wiadomo, można być pewna. Pamiętaj, to z psychologiem postaci u Dukaja jest trochę ruletka, bo on też jest specyficznym człowiekiem, myślę po prostu, i to dlatego tak wygląda. Natomiast mam wrażenie, że stara się tworzyć psychiki bardzo różnorodne i ten, więc to jest też ogólnie rzecz, o którą ciężko się... Wiesz, jeśli... To zależy. Pytanie, no bo tak... Kici Putek jest w fandomie i już trochę jest, tak? Mhm. Przypuszczam, że... zakładam, że jest szansa, że już coś Dukaja znała. Więc to pytanie, co znała, jaką ma perspektywę na niego i tak dalej. No, wydaje się, że Czarne Oceany są najłatwiejsze do zaatakowania. Choć znaliśmy tutaj te fragmenty, tak? No, nie wiem, no, Afrykę w innych pieśniach można by doczepić się, ale to byłoby, biorąc uwagę... No nie wiem. Nie wiem, co będzie z Dukajem. Jestem ciekaw. Imperium Chmur już zostało zaatakowane, tak jak tutaj z Ignacy mówiliśmy, za europocentryzm, więc ja bym widział właśnie taki kierunek. Jest jeszcze jedna rzecz, gdzie widzę możliwość ataku lewicy na Dukaja. Mhm. To troszeczkę jest w duchu... właśnie, to teraz od razu odniosę się do... Ignacy nie wie, ale ty wiesz... Mhm. Odnośnie naszej poprzedniego dyskusji, czyli dyskusji o tęczowe i fantastyczne, bo jeden z autorów tęczowe i fantastyczne, autor Smoczego Dziecka, jeśli pamiętasz, Ignacy,
Więc autor Smoczego Dziecka, który notabene reklamował Smocze Dziecko jako opowiadanie Zgłaszajcie je do Zajda na swojej stronie, więc to tak dodam. Czekamy na wyniki. Tak. I on zrobił recenzję Radka Raka, gdzie właśnie napisał, że jest rozczarowany, bo to jest tylko takie zaznaczanie, że ludzie są uwięzieni w tej spirali przemocy i nie da się z niej wydostać. I że no, niektórym się może to podobać, ale esej Czaplińskiego coś mi uzmysłowił. To, że ograniczenia męskiej optyki nie oznaczają wyłącznie braku haczyka w kratce silne postacie kobiece, ale mają szersze konsekwencje. Są poważnym ograniczeniem wyobraźni. Niemożliwością wyobrażenia sobie innego świata, innego sposobu bycia. I u Raka inny świat okazuje się ostatecznie nie do pomyślenia. Mark Fisher pisał o realizmie kapitalistycznym, przekonaniu, że kapitalizm jest jedynym możliwym systemem społecznym. A czym jest kapitalizm, jeśli nie jedną z odmian społeczeństwa hierarchicznego, opartego na władzy i ucisku, jak niegdyś społeczeństwo feudalne, jak patriarchat, który je wspiera? Zdaje się, że wielu czytelniczkom płci wszelakich podoba się takie dobijanie do ściany realnego. Mnie głównie frustruje, o wiele bardziej interesują mnie inicjacje i przemiany i to, do czego mogą doprowadzić. Nic na to nie poradzę, jestem fantastą. Zaznaczam tą puentę, żeby przypomnieć wszystkim, że Radek Rak fantastą nie jest oczywiście, bo mam wrażenie, że taki jest cel tej puenty, jestem fantastą, żeby pokazać, że ci, którzy nie wyobrażają sobie innych światów i tworzą fantastykę z innych powodów, nie są fantastami. Ale chciałem tutaj po prostu zaznaczyć, że podobieństwo jest takie, że pewni na jakiejś grupce lewicowej, nie NRD czy coś takiego, ktoś zwrócił uwagę, że u Dukaja istnieje pewnego rodzaju realizm kapitalistyczny, tylko może to nie jest realizm per se kapitalizmu takiego stricte rozumianego ekonomicznie, co pewne założenie, że zawsze będzie jakiś konflikt o coś, jakaś rywalizacja o jakieś zasoby i ona może zmieniać drastycznie swoje postacie, ale zawsze się coś pojawi. Niezależnie jaki świat stworzysz, to no, ludzie czy tam inne świadomości zaczną o coś rywalizować. I mam wrażenie, że musiałbym sobie jeszcze tak podyskutować, przemyśleć jego twórczość. Mam wrażenie, że może być w tym pewna prawda, że rzeczywiście te światy Dukaja jednak opierają się o pewne konflikty. Inna kwestia to też mi zdziwienie, prawie cała literatura opiera się na konflikty. Inaczej kończymy jak ze Smoczym Dzieckiem, gratuluję. Tak. Jesteś fantastą, wygrałeś internety. Ale wiesz co, to ja ci jeszcze tu wejdę w słowo, bo ja na przykład przypominają mi się teraz zarzuty wobec popiśmie Dukaja z lewej strony, gdzie zarzucano mu, że on w swojej wizji, no jakby nie było futurologicznej, pomija dwa aspekty. Pomija nierówności społeczne, które zdaniem tych lewicowych krytyków mogą stanąć na przeszkodzie w postępie cywilizacyjnym, i pomija drugą sprawę, czyli zmiany klimatu, które też zdaniem tych krytyków lewicowych mogą stanąć przeciw temu postępowi cywilizacyjnemu. A muszę się do czegoś przyznać. Otóż jeśli złożę i upublikuję Śmierć Matadora na Radio Anatema, to zaczynamy właśnie jako taki ekstra przed samym opowiadaniem. Był taki wywiad. On był już opublikowany w 2009, znaczy rozmowa odbyła się w 2019, opublikowano to we wrześniu 2020 bodaj, czy w sierpniu. Między Dukajem, Edwinem Benedykiem, dziennikarzem, i jeszcze jedną chyba botaniczką i też pisarką, gdzie właśnie Dukaj rozwija tą wizję z popiśnie, a oni mówią, no można powiedzieć, no oczywiście tam dodają dodatkowe lewicowe chrzanienie, troszeczkę tam o symbiozie z przyrodą i tak dalej, ale mówią, hola hola panie gnostyk, materia jeszcze może, prawda, złapać za nogę. No i nie da się ukryć, że w jakiejś mierze, znaczy no, bliżej mi było do ich stanowiska, że materia jeszcze może złapać nas za nogę, niż do tego, że ten postęp będzie pewny i rzeczywiście, że pewne... Że wszczepy w mózg i to wszystko będzie tak jak jak się to opowiadanie nazywało, w linii oporu, tak? No tak, chociaż w linii oporu to jeszcze jest takie bardziej mieszane, ale linia oporu powiedzmy jest jakimś przykładem tego świata
po piśmie do pełnego stopnia? Tak. Ja mam wrażenie, że linia oporu to jest po prostu fabularyzowane po piśmie. Mniej więcej oczywiście. Pewne rzeczy się trochę zmieniły, chrześcijaństwo trochę fajniej wygląda w linii oporu niż po piśmie, ale zasadniczo to takie miałem wrażenie w czasie lektury, że to po prostu, że to jest fabularyzowane, to co później Dukaj z fabuły przerzucił sobie na eseje. Więc to jest właśnie cała kwestia, jak to powiedzieć, ewolucji ducha do materii w tym wymiarze transhumanistycznym, no bo nie wiem, ten transhumanizm to jest jakiś istotny punkt twórczości Dukaja ogólnie, przekrojowo. Tak, no tak, to jednak zawsze kwestia w tym jest taka, że ta materia zawsze może złapać za nogę i pociągnąć w dół i niekoniecznie się z tego wyjdzie. Więc pod tym względem, znaczy inaczej, to nie unieważnia wizji Dukaja oczywiście rozwojowej, ale też nie tworzy z tego takiego prostego, bo mam wrażenie, że on tak troszeczkę w tym wywiadzie, no zresztą będę tam więcej jego czytał, jeśli się pojawi w radiu, no to troszeczkę był naiwny pod kątem tego, jak obecny system ekonomiczno-społeczny na pewno przetrwa do tego momentu, a nie jestem aż tak przekonany, różnie może być. Dobrze, bo już nam chyba ponad 2 godziny sporo nasza rozmowa zajęła. To co, będziemy powoli kończyć chyba, że Ignacy coś jeszcze chcesz dodać? Ja chcę jeszcze tutaj przypomnieć o pytaniu konkursowym. Okej, tak. Ponieważ się zadeklarowałem na początku, to będzie konkurs i obiecuję zasponsorować jakiś voucher na e-booki albo na książki. I teraz pytanie brzmi, który polski pisarz opublikował swego czasu opowiadanie, którego fabuła wygląda mniej więcej tak, że pewien kosmita, podszywając się, czy też udając ziemianina, spożywa w formie posiłku psychopatyczną lesbijkę, feministkę, używając do tego spożycia swojego wielkiego penisa. Więc czy mogę wygrać tą nagrodę od razu? No może nie. No trudno, Tak, czyli jak doszedłem do tego opowiadania, to było takie, co ja kurwa czytam? Dobra, to więcej nie podpowiadamy, ale to jeśli po tym, co powiedziałeś, ono jest aż tak znane, to myślę, że ktoś się zgłosi. Pierwszy komentarz, który się pojawi z odpowiedzią, będzie premiowany. Co do kwoty, to jeszcze zobaczymy, ale okej. To co, to powoli możemy... Pani Katarzyno, niech pani życzy na to opowiadanie. Ono naprawdę zasługuje na odcinek u pani. Koniecznie tak. I taki odcinek bym chciał zobaczyć. Dobra, to co, to powoli będziemy chyba kończyć. Czy Szymonie, ty masz coś jeszcze do dodania, bo Ignacy chyba już nie? Nie. Bardzo, bardzo dziękuję wam, chłopaki, za dyskusję. Ja również, i długo się rozmawiało. Przepraszamy wszystkich za długość. No, ale to miejmy nadzieję, że będziemy to kontynuować, może niekoniecznie ten temat, ale chyba, że coś trzeba będzie dodać. Ale może w jakimś innym temacie się spotkamy i może z Mateuszem teraz, gdyż Mateusz bardzo się przy tych Gwiezdnych Wojnach upiera, nie wiem co wy myślicie, ale to jeszcze zobaczymy. Mi się również bardzo miło rozmawiało, więc chociażby dlatego też bym chciał jeszcze jakieś odcinki z wami nagrać. Co będzie za tydzień, nie jestem w stanie powiedzieć, czy w ogóle cokolwiek będzie za tydzień, bo różne inne projekty tutaj mi się nawarstwiają, ale spróbuję coś zrobić. Z czytaniem też na razie jest dość krucho, znaczy w sensie takim, że czytam tego Dickensa Nieszczęsnego na Instagrama, na akcję wspólnego czytania, a samotnie Dickensa, przypominam, ma 1300 stron, więc jeszcze trochę mi to czasu zajmie. Ale zobaczymy, może się uda coś wymyśleć. No to co, to powoli będę się już żegnał. Do zobaczenia zatem za tydzień lub za 2 tygodnie. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.